Te 2 lata w wojsku, to nagle poczułem, że dostaję większych skrzydeł, że staję się taki pewniejszy siebie, dostaję takiej świadomości, że jako, że jesteś zaakceptowany jako żołnierz Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że jesteś lepszy od wszystkich tych, którzy nie dostali się i nie służyli wojsku amerykańskim. Ta rozmowa powstała dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy. Jeśli chcesz zostać jednym z nich, znajdź nas w serwisie Patronite. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Wywiadowcy Podcast, czyli cyklu Wiek Niewinności. To jest cykl, w którym rozmawiamy tylko i wyłącznie o dzieciństwie i młodości. Na samym początku zachęcamy oczywiście do polubienia naszego kanału na YouTubie, zaobserwowania nas na Facebooku i Instagramie, a także do przeczytania książki My Way, a jej autorem jest nasz dzisiejszy gość, czyli Józef Wancer. I teraz należałoby Ciebie przedstawić. Mamy tutaj notatki, ale tego jest tak dużo, że będziesz musiał nam po prostu pomóc. Natomiast Józef Wancer to jest osoba, która zajmowała się wieloma rzeczami w swoim życiu. Honorowy przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Ja w internecie przeczytałem, jest takie określenie ojciec, albo łamane przez ojciec chrzestny Polskiego Banku. No nie wiem, tak chyba polskiej bankowości, tak chyba jest. No nie ma co tutaj wymyślać, prawda? Ja tego nie wymyśliłem. No właśnie, to ktoś inny. Citibank, prezes banku BPH, doradca zarządu Deloitte, honorowy przewodniczący Rady Nadzorczej, to już mówiłem, zarząd banku BGZ BNP Paribas, prezes zarządu banku BGZ i zapomnieliśmy pewnie jeszcze o paru historiach. O, zapomniałeś o Raiffeisenie, zapomniałeś też o tym, że Józef jesteś członkiem Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Tak jest. I to też jest bardzo, bardzo ważne. Ja przepraszam za mój głos, głównie dzisiaj będzie mówił Łukasz, ale ja postaram się swoje też 3 grosze wrzucić i zacznę od tego, że czujemy się zaszczyceni, bo tuż przed rozmową przyszliśmy na ty. Pewnie kilka razy się pomylimy, tytułując cię panem albo panem prezesem, ale będziemy się bardzo, bardzo starali. Zaprosiliśmy cię, Józefie, bo po prostu zrobiła na nas wielkie wrażenie twoja książka, biografia My Way. No i od razu wiedzieliśmy, że to jest gość specjalnie dla nas. To jest gość, który musi nas odwiedzić. Wyróżniony, no. Tak, to nie tylko dlatego, że twoja historia życia zasługuje co najmniej na 1 film, a fajnie, gdyby to był serial, ale tak, że byliśmy zadziwieni, jak to jest dobrze napisane. Bo prezes banku nie kojarzy mi się z kimś, kto aż tak dobrze potrafi pisać. Jak to jest? Zacznijmy od tego. Może zacznę od tego, że to jest moja książka o mnie, co bardzo ułatwia, bo po prostu piszę o swoim życiu, a znam swoje życie bardzo dobrze. Kreowałem również część mojego życia. W związku z tym sprawa jest troszeczkę łatwiejsza niż po prostu wymyślać coś nowego, jakieś wątki. Druga rzecz to jest to, że starałem się bardzo trzymać się faktów. Tak jak pamiętam, tak jak to było, tak jak opowiadali również moi rodzice, czy przyjaciele, czy inne osoby, ale najważniejsze było, jak ja odbierałem wtedy to, co oni mówili. Bo jest troszeczkę inaczej, jak się odbiera w momencie, kiedy pewne rzeczy się wydarzają, a coś innego po 50 latach. To samo wydarzenie, prawda? Więc starałem się jakoś tak zakodować, obserwować. Na szczęście miałem bardzo dużo notatek. Od mojej mamy, która pisała, no może napisała 150-200 stronic, takie pamiętniki o rodzinie swojej przed wojną, w czasie wojny, pobyt w Związku Radzieckim w czasie wojny, po wojnie, wyjazd do Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Więc ja dużo w tej książce zawarłem właśnie na podstawie tych wszystkich faktów i spostrzeżeń, analiz, komentarzy mojej mamy. Mój tata nie chciał w ogóle w to wchodzić, nie chciał o niczym pisać i nie za bardzo chciał o tym mówić. Ale nagrałem pewne rzeczy, mam również jakieś 3 kasety z 7, które zrobiłem. Rozmowa z rodzicami, rozmowa z moją mamą, rozmowa z moim wujkiem, który się żyje. Też, także tam jest bardzo dużo takich faktów opartych na czymś, co jest bardzo konkretne. To jest coś, na żywych rozmowach. Na żywych rozmowach, także ja mogłem to wszystko odtworzyć łatwo. I nie starać się jakoś kombinować, jak to było. No, wydaje mi się, że to było takie. Nie, bo człowiek z punktu widzenia dzisiejszego bardzo często zniekształca to, co wydarzyło się 20, 40, 60 lat temu. No ja miałem szczęście, że dużo rzeczy takich miałem. Trzymałem zdjęcia, zbierałem zdjęcia, trzymałem zdjęcia. Więc to również bardzo pomogło. Zdjęcia zresztą fantastyczne, te, które są w książce. Naprawdę. A pisanie same to nie było takie łatwe, jak się wydaje. To jednak zabrało ileś czasu. To jest no i oczywiście z pomocą różnych osób profesjonalnych. To chodziło głównie o to, żeby to, co opisywałem, bardzo w takim stylu bardzo długim, czyli jedno zdanie po 4-6 linijki i tak dalej. No a teraz powiedz to samo, opisz to samo i masz tylko dosłownie tyle i tyle wyrazów. Więc to są takie fajne ćwiczenia. Tak. Bardzo dużo wymaga takiej dyscypliny. Ja lubię dużo mówić, w związku z tym to nie było takie proste dla mnie, żeby to skrócić. Ale język i sposób to jest właśnie mój styl, bo mi chodziło o to, żeby to była książka łatwa do czytania. Bo to nie jest podręcznik. To jest to książka. Chodziło o to, żeby łatwo to czytać, zrozumiale, żeby naprawdę ta esencja tej książki od razu dotarła do czytelnika. Esencja Wancera, żeby to było twoje. Esencja, jest. Tak, tak. I wszystko się zgadza. Tam poza oczywiście historiami rodzinnymi i takimi pewnymi historiami rodzinnymi, które były zapisane na przykład przez twoją mamę. Rozumiem, tam jest takie słowo, które uwielbiam i ono się przez całą książkę powtarza. To jest piękne słowo podobno. I to jest taki trochę refren. Twoja mama też nie wszystkich rzeczy była na pewno pewna, więc w tych notatkach też pewnie używała słowa podobno. Ty również czasami musisz użyć tego słowa, bo to nie jest pewne, że coś tam się wydarzyło, ale tak ktoś ci powiedział, tak słyszałeś, to jest cudowne, to jest samo życie, podobno. Tak, no bo to są takie rzeczy, które no, dzisiaj nie mogę upewnić się, że one naprawdę miały miejsce. Bo tak jak mój tata mówił, że podobno jego dziadek był rabinem. Rabinem, tak. Prawda? No i zawsze mówił podobno. Ja mówię, tata, no był czy nie był? No, no był, ale wiesz, tak jakieś wątpliwości, no, więc było podobno. Zwykle tę rozmowę o dzieciństwie rozpoczynamy od takiego pytania, gdzie i kiedy się urodziłeś? I w twoim przypadku to od razu się opowiadają historię. Zacznijmy, tak? Tak. No, urodziłem się 26 maja 1942 roku w Zaton Krasny Wodnik w Komi, USSR. Związek Radziecki, ZSRR. I to było to miejsce. To był Gułag. No chyba to jest odpowiedź na... Krótka odpowiedź. Tak, teraz na wszyscy będą szukać na mapie, bo to warto wiedzieć, gdzie to jest. Bardzo, kilka tysięcy kilometrów tak jest, z Warszawy. Bardzo daleko temu, bardzo daleko stąd. I to jest takie miejsce, Syktywkar, to jest niedaleko. Urodziłeś Syktywkar, się to było niedaleko tego miejsca. Dzisiejsza stolica tak Komi. Jest. To było jakieś 10-12 kilometrów od tego obozu. A sam obóz to Zaton Krasny Wodnik. I tak mam w paszporcie. Tak, w paszporcie wpisane. Tak, miejsce, Zaton Krasny Wodnik. Miejsce urodzenia. To był Gułag, radziecki obóz pracy. I jak rodzina się tam znalazła? Kiedy wojna wybuchła we wrześniu 1939 roku, rodzice mieszkali w Warszawie. Niemcy szybko zajęli Warszawę. Już od października zaczęły się problemy, w listopadzie jeszcze bardziej. Tata wyjechał z Warszawy razem z wieloma innymi młodymi młodzieńcami na wschód. Takie były instrukcje dawane również przez rząd polski i miasta Warszawy. Po jakimś czasie, po kilku miesiącach tata wrócił do Warszawy Mama moja wtedy właściwie przez jakieś prawie 2-3 miesiące mieszkała, że tak powiem, w piwnicach, ukrywała się w piwnicy zbombardowanego budynku, ponieważ Niemcy już w październiku zaczęli masowo gwałcić młode kobiety. W tej dzielnicy mieszkali głównie rodziny żydowskie. Była świadkiem, jak Niemcy właściwie rozstrzelali całą rodzinę, zgwałcili żonę sąsiada, jego zabili, dziecko zabili. Zresztą oni zostali pochowani przez innych właśnie na terenie, w ogrodzie ich domu. Więc była straszna panika. Niemcy szukali codziennie, pijani i tak dalej, chodzili, szukali młodych kobiet. Moja mama w związku z tym z moją siostrą, która miała wtedy 2 lata, skryła się w takim, w piwnicy zbombardowanego, już zburzonego domu. Była w bardzo trudnej sytuacji, bo okazało się, że moja babcia, czyli jej mama, już nie miała dosyć żywności, żeby przynosić dla niej, dla siostry. Poza tym cały czas było zimno, ciemno, mama traciła wzrok, siostra traciła wzrok, nie mogły się poruszać, no bo bez żadnego ruchu, już nie mówiąc o tym, że były atakowane przez szczury, tak, czasami psy tak wyczuwały, że tam ktoś jest, a mama najbardziej bała się, że właśnie te psy wojskowe, niemieckie, wyczują, że one tam są. No ale wytrzymała tam kilka miesięcy i w końcu już doszła do wniosku, że to już jest koniec, więc po prostu chciała, no, można powiedzieć, umrzeć już będąc w ramionach swojej matki. No więc wyszła z Basią z tej piwnicy do domu swojego, czy do domu babci. Straszny był, niebywały szok, bo nie oczekiwali, że mama się zjawi. Okazało się, że oni sami ledwo co chodzili, byli bez jedzenia. I następnego dnia zjawił się mój tata. Zjawił się mój tata, wychudzony, wystraszony, zobaczył, co się dzieje i po prostu powiedział: natychmiast opuszczamy Warszawę i jedziemy na wschód. I w ten sposób zorganizował jakąś furmankę i w ten sposób wyjechali, no i dostali się po stronie radzieckiej, przeprawili się przez Bóg. Tak, to w książce tak pięknie opisujesz, gdzieś w okolicach Małkini się przeprawiali. Tak, bo tam była najwęższa część rzeki, więc było najłatwiej. Tam dostali pomoc, prawda, od jakiegoś... Znaczy, to jest bardzo ciekawe, bo jak mówimy o tym, to muszę powiedzieć, że i to jest to, co bardzo często zastanawia tych, którzy usłyszeli tę historię ode mnie w latach poprzednich, a mianowicie niebywała pomoc, którą rodzice dostali od lokalnych mieszkańców, od Polaków, od katolików. Zaczyna się to od momentu, kiedy opuścili ten dom. Furmanką ktoś ich zawiózł do stacji, na stacji do pociągu. Znaleźli się w pociągu. W pociągu była bardzo nieprzyjemna też takie wydarzenie, bo okazało się, że tam była grupa pijanych, podobno Polaków, którzy okradali rodziny żydowskie, które były w pociągu, a ich wyrzucali z pociągu po prostu, z pędzącego pociągu, czyli na śmierć, zabijali. I konduktor, który to widział i wiedział, gdzie rodzice są, w tam przedziale przedtem, szybko udał się do tego przedziału, do wagonu, w którym moi rodzice byli. Powiedzieli: słuchajcie, zaraz dojeżdżamy do stacji, natychmiast musicie opuścić ten pociąg, bo oni was zabiją. To był Polak, to nie był Żyd. I właśnie to było takie, jak moja mama to opowiadała i opisywała to mówię bardzo wyraźnie, przepraszam, patrząc na mnie: synku, pamiętaj, najważniejszy jest człowiek. Nie ludzie jako grupa, tylko nie religia, tylko człowiek. Zawsze tam, gdzie chcieli nas zabić, a ten jeden człowiek, który pochodzi z tej samej grupy etnicznej, uratował nam życie. Pamiętaj sam. To był jeden z tych przykładów. Rodzice mieli naprawdę szczęście, dlatego że potem znowu musieli się dostać do Małkini, więc następny furmanka, chłop, który pomógł, żeby tam dowieźć ich ileś tam kilometrów, nie wziął ani grosza. Rodzice mieli 101 czy 102 złotych ze sobą, to wszystko, co mieli. I tata chciał zapłacić, nie powiedzieli nie, wszystko ten. Ukrywali ich pod jakąś plandeką, żeby nie byli widoczni. No i przedostał się. Potem mówi, dalej już nie mogę, bo jest niebezpieczne, ja już nie mogę, ale ktoś inny być może, że tam zawiezie. No i następna furmanka, rodzice, moja mama nie mogła chodzić, więc po prostu czekali w rowie gdzieś. Przyjechała jakaś furmanka przypadkowo. Tata zatrzymał, powiedział, o co chodzi i on mówi, dobrze, wchodźcie, zakrył. Mówi, dowiozę was do Małkini, do portu, czyli do tej rzeki. Tam jest ktoś, określił, jaki to wygląda ten dom. Rybak, zapukajcie, bo podobno pomaga. Wiedział oczywiście, że to byli rodzice z pochodzenia żydowskiego i tak dalej. I tak się stało. Nie wziął pieniędzy za to. Rodzice znaleźli się w tym domu rybaka. Żona tego rybaka była zaszokowana widokiem rodziców i mojej siostry. Zaczęła gotować kluski z mlekiem i tak dalej, bo widziała, że oni dożywieni, wszystko tak, żeby ich wykarmić. Przespali tam i powiedzieli, teraz musicie opuścić. I ten rybak mówi, ja was przewiozę łódką na drugi brzeg rzeki Bóg. Nie wziął ani grosza. Przedostali się na drugą stronę rzeki. Trzeba wyjść. Moja mama nie może przejść, bo już nogi po prostu odmówiły posłuszeństwa. W związku z tym ten rybak pomógł tacie przewieźć mamę na brzeg, siostrę, rozmawiali. Patrol radzieckich żołnierzy akurat był w pobliżu, usłyszeli, zaczęli krzyczeć, żeby oni muszą wrócić. Ten rybak szybko odpłynął z powrotem. Rodzice zostali, powiedzieli, że oni się nigdzie nie ruszają. No to, że szpion, czyli szpieg, że coś, że zaresztują czy coś takiego. Tata mówi, to proszę zobaczcie, co my mamy. No i pokazali, że to dla mojej siostry to był nocniczek, była jakaś kołderka, było tam, nic więcej tam nie widzieli. No więc w końcu zlitowali się i przynieśli ich do takiego domu baraku. I okazało się, że tam jest bardzo dużo osób, gdzie znowu taki mały dramat, bo zamknęli wszystkie drzwi, tam już NKWD tym zarządzało. Ludzie nie mieli wody, nie było toalety, zaczęły się krzyki, płacze, ludzie zaczęli się załatwiać po prostu po kątach. No, tata, jak się okazało, później taki naturalny przywódca i od razu coś musiał zrobić organizator, walił w drzwi i krzyczał, no i w końcu ktoś się zlitował, powiedział, słuchajcie, my tutaj umrzemy, tu dzieci będą ginąć, będzie choroba, będzie tyfus, będzie to i to jakoś poskutkowało. Otworzyli, wzięli wszystkie rodziny z dziećmi, ci inni musieli pozostać z dziećmi. No i dostali ten kapitok, czyli ten czerwony, ciepłą wodę, gorącą wodę, coś do picia, coś takiego. No i odżyli, no i potem samochodami stamtąd na dworzec. I tak znaleźli się na dworcu w pociągu, który jechał do Białegostoku, do Brześcia, do Białegostoku. Potem w Białymstoku było całe już zorganizowane miejsce dla uchodźców. Też pewnie przez NKWD. To był już Czerwony Krzyż, bardzo dużo. Było również, proszę pamiętać, że to jeszcze było przed wojną niemiecko-rosyjską. No w ogóle trzeba wytłumaczyć młodszym słuchaczom, że Bóg był tą granicą wówczas. Inaczej granice przebiegały. To, że ten rybak jakby przewiózł rodzinę przez Bóg, to już oznaczało, że przekroczył Bóg, to jest koniec jurysdykcji niemieckiej, więc nie zagraża nam oczywiście, nadal nam grozi niebezpieczeństwo, ale to nie jest niebezpieczeństwo aż tak duże, jak po tej zachodniej stronie, gdzie po prostu się... Do października to jeszcze można było się przemieszczać łatwo. Rosjanie zajęli 17 września, to jeszcze można było do końca października. Potem to już była taka umowa między Niemcami Związkiem Radzieckim i to już była granica. Tak. Właśnie to, także to rzeczywiście dodatkowy problem. I co? I później rodzina została skierowana do Gułagu, tak? No nie, jeszcze, jeżeli mogę, to podróż znaleźli się... Tak, bo to był Brześć, Witebsk, tak, to najpierw Kotłas. W Białymstoku znaleźli się właśnie razem, tam były setki osób i byli tak, siedzieli na podłodze, to prawdopodobnie jak uchodźcy z Ukrainy tak. w Polsce, prawda, czekali. I przechodziła taka para starszych osób i widziała, że moja siostra kaszle i rodziców, więc po prostu powiedziała, że ona ich weźmie do swojego mieszkania. Zupełnie nieznany ten. I wzięła do swojego mieszkania, tam było jeszcze ileś tam innych osób, powiedziała, proszę się zrobić miejsce dla nich i tak dalej. Poszła po jakąś tam akuszerkę czy jakąś pielęgniarkę, żeby przyniosła syrop dla siostry, to pomogło i tam była kilka dni. No i potem w tym co rodzice, tata szukał cały czas na ulicach kogoś, może znajomego, nie? Znaleźli kogoś przypadkiem i do Hajnówki. I tam w Hajnówce tartek i tam dali pracę i tam rodzice byli krótki czas. No i wtedy była taka cała akcja, że tak powiem, powrót polskich uchodźców do Polski, czyli właściwie na tereny zajęte przez Niemców. No wszyscy, bardzo dużo osób z tego korzystało, żeby z powrotem być z rodzinami i tak dalej. Moja mama bardzo tego chciała, natomiast mój tata uważał, że to jest samobójstwo. No i tutaj właśnie pierwszy raz w życiu okłamał moją mamę tak w bardzo poważnych sprawach, bo kupił bilet powrotny do Polski, ale powiedział mamie złą datę i jak znaleźli się na dworcu, to okazało się, że coś się stało, pociąg odjechał wczoraj. No mama była zburzona i inni znajomi powiedzieli, słuchaj, jak wy mogliście tak to przeoczyć, bo za bilet można było dostać nawet $500. To jest fortuna, żeby tylko się dostać na ten. No i mama była rozpaczona, na tatę zła i tak dalej. Tata w końcu powiedział, słuchaj, musiałam to zrobić. Moja intuicja mówi, że po prostu tamto śmierć. Pamiętasz, w jakim stanie ty byłaś, jak ja cię znalazłem i tak dalej? Przecież ledwo to... No i... Bo też trzeba wytłumaczyć innym, dlaczego ludzie chcieli wracać. Wtedy jeszcze getta nie było, prawda? Albo nie wiedzieli, że getta jeszcze nie było. Getta jeszcze nie było. A to była taka po prostu chęć, że znowu będziemy z rodziną, bo wszyscy mówili, bo to nie było wojsko, przecież to byli cywile. Mówili, pierwsza wojna światowa, była wojna, tam strzelali w okopach, tak dalej, ale ludność cywilna per se nie była masakrowana przez nikogo. W związku z tym to będzie to samo, dlatego moja babcia nie chciała opuścić i druga babcia nie chciały opuścić Warszawy, bo mamy mieszkania, domy, jak my wyjedziemy, to nas plądrują, ktoś zabierze, a tak to dopilnujemy. I później pierwsza wojna światowa, nic nam się nie wydarzyło. Tak. To ludzie chcieli wracać, żeby z powrotem być ze swoimi rodzinami. To jest taki normalny instynkt. Ale tata... To był niezły fortel, ale przyznał się do niego. W sumie chyba nie musiał się przyznawać. Bo... No, tak, czuł się, że jako taki głupi, nie wiedział nawet, na którego dnia mają wyjechać. Teraz zapaduje sumienie, więc już przyznał się do tego. No i mama wybaczyła, bo co mogła zrobić, a poza tym zrozumiała, że w ten sposób tata również... To było, postanowił, że już nie pojedzie, nie zobaczy swoich rodziców. Tak. Że to nie tylko chodziło o rodziców mojej mamy, ale swoich. I rzeczywiście wtedy, kiedy wyjeżdżali z Warszawy, to był ostatni raz, jak tata widział swoich rodziców. A czy twoi rodzice rozmawiali kiedyś potem o tym fortelu, o tym pociągu? Po latach. Może powiem tak, że ja pierwszy raz zacząłem słyszeć w szczegółach, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, tak w szczegółach, jak już byłem w Stanach Zjednoczonych, jak już sprowadziłem rodziców do Stanów, czyli po 1966 roku, bo byłem jeszcze 2 lata w wojsku. Czyli musiało upłynąć ponad 20 lat, żeby te historie... Tak, dopiero tam rodzice w ogóle nie chcieli na ten temat rozmawiać, jak do 1961 roku, jak byłem w Warszawie. Nawet nie chcieli mi pokazać miejsce, gdzie mieszkali przed wojną, gdzie był ich ten dom. Mhm. Na Marymoncie. Na Marymoncie. Nie, niedaleko Skotnickiej. Nawet nie chcieli pokazać, bo zasada była taka, jak się pytałem, mamo, tato coś, tata od razu, ja muszę przeczytać gazetę, ja muszę coś, uciekał od razu, a mama łzy w oczach i powiedziała, ale synku, to jest przeszłość. Nie jestem w stanie. Wiesz, co się wydarzyło, nie wolno z tym żyć, trzeba żyć przyszłością. Nie masz co, nie ma ich, nie ma tej rodziny, nie ma niczego, to się skończyło. Przyszłość. I na tym się kończyło. Więc nie chciała pokazać, gdzie mieszkali, tata nie chciał pokazać. Pierwszy raz poszedłem tam w 1974 roku. Niesamowite. No. Czyli nawet starałem się, żeby odzyskać ile tam było, 300-400 metrów kwadratowych. No ale to już było za późno, to już wszystko było... Już było wybudowane. Tak, już zaczęli budować, także no tak, to już nie mieliśmy dokumentów tych, które powinniśmy mieć. Dopiero by zabrało może rok, 2 lata, żeby to odzyskać. To już było za późno, bo można było tylko taką apelację zrobić w ciągu 3 czy 6 miesięcy. I dziś tam stoi wieżowiec chyba. I tam stoi wieżowiec, tak, tak. No i tak to, było właśnie, no więc... A ty kiedyś byłeś w Republice Komi potem, czy już nigdy? Nie, ja chciałem dwukrotnie tam pojechać. Pierwszy raz to chciałem pojechać, jak pracowałem w Wiedniu, w Citibanku w Wiedniu. No i tam żeśmy tak poznali nawet osoby z ambasady rosyjskiej. I miała być, nie chciałem jechać sam, ale tak umówiliśmy się, że syn pojedzie, również przyjedzie ze Stanów, pojedzie ze mną, jak również, że może zbierzemy 2-4 osoby, żeby takie grupy były i że pojedziemy tym. No i okazało się, że w 80 roku, no to Rosjanie zajęli Afganistan. Już nie pamiętam, 79 czy 80, ale to było w tym czasie. No więc zmieniła się w ogóle cała ta sytuacja. Ja musiałem, jak jechałem do Moskwy, to musiałem likwidować działalność Citibanków w Moskwie, więc to też nie był odpowiedni moment. Taka była mała działalność, to jeszcze nieduża, ale takie biuro reprezentacyjne. A potem to mówili, że jest niebezpieczne, dlatego że wszystkie te oddziały wojska radzieckie wracały do Związku Radzieckiego z Polski, z Niemiec. No? I potem, tuż tam ileś lat później, prawda? I był problem, że było niebezpiecznie. To był ten drugi raz, jak chciałem wyjechać. To powiedzieli, to nie jest odpowiedni moment. I nawet w samej ambasadzie, tam znajomi mnie powiedzieli, nie róbcie tego teraz, poczekajcie 5-7 lat. Może sytuacja się poprawi, bo oni w tej chwili... Jest taka sytuacja, że właśnie w Komi i tak dalej był głód, że ludzie nie dostawali pensji przez wiele, wiele miesięcy. To co mogli, to kradli, napadali. Bardzo dużo żołnierzy wróciło, nie miało pracy. W związku z tym tych band było bardzo dużo. To było bardzo niebezpieczne. No i teraz już na pewno nie pojadę. No właśnie, także chciałoby się powiedzieć, że do 3 razy sztuka, ale był chyba taki jeden moment, bo taka, poprawia raczej, więc... Był taki jeden moment, jakieś 15 lat temu firma polska, to już nieważna jaka nazwa, zwróciła się do mnie, czy chciałbym im pomóc w budowaniu takiego biznesu w Komi. Jest to przemysł drewniany, tartak. A to do ciebie się zgłosili, bo znali twoją przeszłość? Przeczytali, że ja w Komi, bankowiec. Myślałem, że przypadkowo zupełnie. Nie, ale... że w Komi, bankowiec, już pracowałem w Polsce, no, że pracowałem w różnych za granicą, więc tak, żeby ten. No i przeczytałem te wszystkie plany i tak dalej, no ale powiedziałem, że to nie dla mnie, bo w ogóle nie wiedziałem tam żadnej przejrzystości, to wszystko na czele to był... generał taki, który był odpowiedzialny za to, inny generał radziecki odpowiedzialny za tamto. No, tak korupcja na korupcji. Mam dosyć generałów. Tak, i kolejny generał był w HR-ze. Tak. Rodzina trafiła do tego gułagu. To był na pewno bardzo ciężki czas. Wielu gułagów nie przeżyło, a ty się tam urodziłeś. Pamiętasz cokolwiek z tamtego czasu w gułagu, czy jest za mało? Nie, tego nie pamiętam. To jest tylko z opowiadań już mamy. Był taki moment, kiedy jak wszyscy zostali zabrani z Brześcia do Komi, to oczywiście nie wiedzieli, że jadą do Gułagu na wschód. No ale potem to jeden tydzień, drugi tydzień, miesiąc i tak dalej. Potem okazało się, że te dni są takie długie, że już nie ma nocy. Potem no, nawet biologiczne takie zmiany zaszły. Kobiety już miały kłopoty fizjologiczne, potem mężczyźni już nie mieli ochoty do seksu na przykład. Takie przykłady, bo to wszystko zaczęło się zmieniać, metabolizm. Jak wylądowali, długą podróż w bydlęcych wagonach. I już jak byli w Gułagu. To nie mówię tylko o tych 3 miesiącach, ale nawet już po następnych 6-12 miesiącach. I w pewnym momencie widocznie organizmy się jakoś tak przyzwyczaiły do tego, adaptacja. I nagle w tym właśnie 1942 roku, to był najgorszy rok dla nas w Polsce, to co się działo, tak? Tam dzieci zaczęły się rodzić w Gułagu. O mas. No, po prostu coś się zaczęło zmieniać. Zwykle dziewczynki. I tego dnia to właśnie urodziły się dziewczynki i jeden tylko chłopiec. Ja. No i ta pielęgniarka właśnie, która odbierała, mówi, no co za wspaniałe, to takie powinniście być szczęśliwi do rodziców. No jak imiona? Ja powiedziałem, no jak to, no taki jeden chłopak tylko, no to musi być po Josif Dżugaszwili, to musi być Josif. No, no i nadały... Nie wiedzieliśmy po kim masz imię. I ta pielęgniarka i ci lekarze tam, no że tak. Josif, no bo Stalin, bo to dziecko, to jakoś tak, że mama mówi, ja nie wiem czy to jest prawda czy nieprawda, ale mama mówi, baliśmy się powiedzieć, nie, to nie będzie Josif. No tak, to niebezpieczne. Nie, tak, to będzie Szymon na przykład, czy Dawid, czy coś. No bali się po prostu coś. I mówi, no ale w rodzinie mieliśmy Józefów, także Józefów, tak, żeby Józef. I tak podobno zostało. Tata jak coś tak, to tam machnął rękę i mówi, co tam, ten. I tak zostało. Także nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, a tak mama opowiadała. Podobno. tak. Ale też mnie o tym nie wiedzieliśmy. To ciekawiło, bo wyście ty jesteś Wancer dzisiaj, ale w książce znalazłem taką pisownię Weinzier, aż trzy różne pisownie. Być może znaleźlibyśmy nawet więcej. Tak, bo jeszcze cyrylica była. To znaczy tam rodzina Australii też jakoś inaczej. Oryginalne nazwisko to było Weinzier. 2J, tak? W-A-J-N-C-J-E-R. I tak było przez cały czas. Z takim nazwiskiem przyjechali rodzice i ja do Stanów. Po jakimś czasie ja, jak już miałem zostać obywatelem amerykańskim, postanowiłem zmienić, bo to jest taka szansa, że można to zmienić bez żadnych kosztów. Przyjmując obywatelstwo. Nie trzeba chodzić do sądów, to automatycznie. Ja byłem troszeczkę zmęczony tym, że wszędzie musiałem zawsze tłumaczyć, jak się pisze. Niektórzy mówili taki alfabet, to, tamto i tak dalej. Więc ja powiedziałem, wyrzucam J. I zostaje Wancer, albo po angielsku Wancer. I tam każdy mówi Wancer, to było łatwo. I tak do tego doszło. Mój tata był oburzony. I to tak bardzo poważnie. Powiedział, wiesz, takie rzeczy w ogóle nie powinny mieć miejsca, dlatego że kto ci dał prawo? Kto ci upoważnił, żebyś zmienił nazwisko rodzinne? Przecież to nie ty dałeś sobie nazwisko Wańcy. To jest z pokolenia, a my jesteśmy w Polsce pokoleniem już któregoś wieku, także to nie jestem, prawda? Czy ty mnie prosiłeś o zgodę? Ja mówię, tato, przecież jestem tą samą osobą i tak dalej, a nawet zostało Wancer, wiesz, to jest ten, ale i wytłumaczyłem dlaczego. Nieważne, jak to jest trudne. Nie wolno ci było tego robić. No i mieliśmy przez jakiś czas, no ale w końcu wszystko w porządku. Ileś lat później moi rodzice przyjęli obywatelstwo amerykańskie, ja patrzę, a ich nazwisko się zmieniło. Zamiast J to zostało I. Napisali I, czyli W-A-I-N-C-I-E-R. Ja mówię, tato, co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło? No bo, ale powiedz, że tak jak po angielsku, jak się wymawia? No Weinzier. I tak po polsku jest. W związku z tym zostawiamy I zamiast J, no bo J po angielsku to jest G, to całkowicie zmienia ten. Ja mówię, tato, nie wolno ci było tego robić, a masz pozwolenie od swojego ojca? A mój, zaczęło się, ja mówię, no dobrze, ale tak. No i taka historyjka. Niesamowite. Natomiast jego brat, czyli mój wujek, który mieszka w Australii, ten co przeżył getto, no to jak wyjechał do Australii, to w ogóle miał inne nazwisko, bo żeby ratować się, to miał Kowalski. Tak, po prostu. Prawda? A potem jak już przyznał się, że jest Żydem i że inne nazwisko, i powiedział Wancer, to oni zapisali tak, jak słyszeli. I on ma jeszcze inaczej napisane. Mój wujek, który zmarł we Wrocławiu, też miał inaczej, bo po prostu mówił coś, ktoś napisał, bo niech tak będzie. Także troszeczkę taki bałagan. Historia mówiona, była zapisywana, a ktoś usłyszał źle albo inaczej i tak już zostawało. No tak. Ja przeoczyłem na przykład, bo jak zostałem obywatelem amerykańskim, to było nazwisko zmienione, ale prosiłem, żeby zrobili Józef. Józef Wancer. A znowu ten, co tam pisał, pomylił się i był jest polski, to powiedział Józef, czyli J-O-S-E-F. No i tak zostało i tak. No a na pewno jeszcze ktoś zapisuje to nazwisko przez TZ. Tak, ja mówię Józef, ten to potem musiałem jeszcze jakoś tu zmieniać, tamte, bo w paszporcie to już mam inaczej, ale przez jakiś czas to wszędzie, jak pracowałem w banku i tak dalej, no to musiałem dużo się tłumaczyć. No to powinieneś dopilnować. No i tak to jest tak jak z wiekiem mojej mamy. Moja mama, no to w jakim wieku? Mama mówi, no widzisz tutaj, mam 91 lat, czyli 94. Ja mówię, ale chwileczkę, 91 czy 94? No oficjalnie 91, tak naprawdę 3 lata jestem starsza, ale jak tam wyrabialiśmy papiery no, po wojnie i tak dalej, źle zrozumieli, napisali 2016, to tak zostało. No. W tym pokoleniu tak było. Moja babcia też miała inną datę urodzenia, prawdziwą i tą w dowodzie. Tak. Ja się właściwie spytam, skoro z tego gułagu nie masz wspomnień, bo byłeś za mały, to jakie pierwsze wspomnienie masz z dzieciństwa? To znaczy, tak naprawdę to już z Bielawy. Jest taki jeden obrazek i ja nie wiem dokładnie skąd to jest. Czy to jest z Nieżyna, tak miasto w Ukrainie, czy to jest z Bielawy. Jestem tak by, pamiętam drewniany ganek, drewniany dom i ja siedzę przed tym gankiem. I to wszystko pamiętam. I takiego domku nie było w Bielawie, więc ale było coś takiego w Nieżynie. I to wszystko. To I więcej nic nie pamiętam. A potem to oczywiście Bielawa. Tak, a to do tego zaraz dojdziemy, bo tak. Stalin zwolnił obywateli polskich z gułagów pod koniec wojny i wyście pojechali przez teren dzisiejszej Ukrainy, wracaliście do Polski. Taka była historia. Czyli z Warszawy do gułagu przez Białoruś, a wracaliśmy przez Ukrainę. Tutaj na południe. Ja oczywiście za chwilę do tego dojdziemy, ale bardzo chciałbym poruszyć jeszcze historię twojego urodzenia, bo tak mówimy o tym gułagu, ale trzeba też przypomnieć, czym twoi rodzice, twój dziadek tam się zajmowali i jak ciężko pracowali, prawda? Więc twój dziadek był stolarzem, więc robił wszystkie historie związane ze stolarstwem. Twój tata był, właściwie parę rzeczy robił tak naprawdę, bo był i mechanikiem przy barkach, był i ślusarzem, ale pozytywnie też pisałeś o tym, że zorganizował drużynę piłki nożnej, nawet tam jakoś... Co uratowało mu życie. Co uratowało mu życie. Niesamowite to jest w ogóle. I tu odsyłamy do książki, bo wszystkich absolutnie nie damy rady. Natomiast kontrolował też domy pod kątem sanitarnym, tak? To troszeczkę już potem było. Tak. I, no a twoja mama zajmowała się ścinaniem drzew w tajdze, pracowała w kuchni. Natomiast tu muszę zacytować, bo to jest... Chociaż może nie powinienem, nie wiem, ale jeżeli chodzi o te twoje narodziny, bo to jest historia niesamowita, że twoja mama na samym początku bardzo nie chciała cię urodzić i jakby przyznała się tobie. Czy to może było w notatkach, nie wiem do końca. Nie, przyznała się, a potem w notatkach. Bała się po prostu urodzić dziecko w tych warunkach. Znaczy po prostu był taki głód. Zdrowy rozsądek jej mówił, że to nie jest rodzicom mówi, że po prostu to jest naprawdę nieodpowiedni moment, żeby mieć dziecko, więc mama wszystko robiła, żeby nie doszło mego urodzenia się. W związku z tym ścinała więcej drzew, te trudniejsze, grubsze, żeby wysiłek i tak dalej. No ale była bardzo, bardzo zdrową osobą i mnie urodziła. No i oczywiście jak już doszło do tego, że jednak urodzi, no to miała niebywałe wyrzuty sumienia. Co myślała wcześniej. Do czego mogło dojść i być może, czy wszystko będzie w porządku z porodem. No były tam kłopoty o tyle, że musiałem mieć transfuzję krwi, również od mamy to przeszło, ale rzeczywiście to było takie doświadczenie bardzo traumatyczne dla rodziców, bo dla wszystkich. Nie to, że moi rodzice byli wierzący, ale z tym wszystkim, co się działo, ludzie umierali, to wydawało się, że jeszcze jedna nowa osoba w rodzinie to dobrze. Dziecko to znaczy przyszłość i tak dalej, i tak dalej. A tam chodziło o to, że to dziecko może spowodować, że może my nie dożyjemy jeszcze iluś tam lat, bo będzie taka sytuacja. Więc ten dylemat, ja wtedy nie zdawałem sobie sprawy, jak mama mi o tym powiedziała, to mi zatkało. Na początku, no nas zatkało też, więc... Bo moja mama była nadzwyczaj opiekuńcza, to była po prostu, no, nie bywała studnia miłości bez dna. I jak to mówiła, to pamiętam, że jak mi o tym opowiadała, to patrzyła mi w oczy. Nie to, że gdzieś tak ukradkiem, żeby jakoś tylko to powiedzieć. Patrzyła mi w oczy, łzy leciały, mamo, muszę ci coś powiedzieć. Ja już nie wiedziałem co. Pierwsza myśl, prawdę mówiąc, to myślałem, mama mi powie, że ja nie jestem ich dzieckiem. Bo takich przypadków mieliśmy dużo. Myśmy w naszej rodzinie przecież z Rosji również z nami był taki chłopiec, który sierota i tak dalej. Więc myślałem, że to, co się dowiem, to jest to, że ja naprawdę nie jestem ich dzieckiem. Jak już powiedziała to, i zaczęła tłumaczyć, to był dramat, dla niej dramat. Mniejszy dla mnie, ja byłem bardzo, bardzo tym poruszony, no ileś tam nieprzespanych nocy, że tak powiem, ale przez te następne dni to mama chodziła koło mnie i cały czas porozmawiałem jeszcze o tym, to nie zakończyło się jedną rozmową i koniec, bo mama zrozumiała, że ja się z tym męczę, że jakoś nie mogę sobie tak, no jak to jest możliwe, więc porozmawiajmy. No, to poskutkowało, bo ja miałem takie zaufanie do mamy, i ta miłość matczyna była taka głęboka, że ja od razu zrozumiałem, że to musiał być ten powód, o którym mama mówi, że to nie jest jakieś podwójne dno. No i tak się zakończyło. Tata w ogóle nie chciał na ten temat mówić, jak zawsze. Także to był ten moment bardzo trudny. Bardzo poruszający moment też w książce, więc odsyłamy do przeczytania. Ukraina. Tak, no. Wracaliście do Polski przez Ukrainę. I jak to się stało, że wylądowaliście w końcu na Dolnym Śląsku, w Bielawie? To jest mała miejscowość na Dolnym Śląsku. Bielawa to jest na Dolnym Śląsku, koło Dzierżoniowa. Tak. Nie wiem, 8-10 kilometrów, województwo wrocławskie chyba. Tak. No, jak już opuściliśmy Komi, to przez Ukrainę. Tata był doskonałym organizatorem, to wykazał kilkakrotnie, i w związku z tym władze radzieckie zrobiły z niego dyrektora, kierownika pociągu z tymi wszystkimi uchodźcami, którzy wracali do Polski. To było po tym programie Wandy Wasilewskiej. No więc wracali ten. No i... Z Komi do Nieżyna. I to było przez Nieżyn. To było ileś tam, Bachmacz, to no tak, takie różne, Nieżyn. Kawał drogi. I tam rodzice się zatrzymali na ileś miesięcy i tata poszedł, wysłali go na taki kurs i go wyszkolili jako administratora i on został przez to dyrektorem PUR-u. PUR to jest Państwowy albo Powszechny Urząd Repatriacyjny. Już nie pamiętam, czy to był państwowy, czy chyba państwowy. Państwowy. I to były te urzędy, które zajmowały się uchodźcami i zajmowały się również niemieckimi obywatelami, którzy musieli opuścić Polskę po 1945 roku w wyniku tych wszystkich porozumień i tak dalej politycznych. I wysiedlili ich do Niemiec. Bielawa była miastem niemieckim. Pierwszy raz tam, gdzie urzędowali Polacy, to było po 1945 roku. Ten cały pociąg zatrzymał się, czyli Nieżyn, potem powoli do Lublina. W Lublinie coraz więcej informacji, co się działo w Polsce i potem tam, że rodzice mają jechać do Bielawy. bo niektórzy to do Świdnicy, niektórzy do Wrocławia, niektórzy to w różnych miejscowości, rodziców do Bielawy. I tam tata został właśnie tym dyrektorem tego PUR-u. I tak wędrowaliśmy tam. Tam rozpoczął się zupełnie nowy świat, nowe życie dla mnie. Tam odkryłem nowy świat. Dla mnie to było zupełnie, jakbym urodził się po raz drugi. Po raz trzeci urodziłem się, jak przyjechałem do Stanów. No, w 1961 roku. Te drugie narodzenie na Dolnym Śląsku to było tam. To było takie szczęśliwe dzieciństwo wtedy, tak? Ja miałem, bo tak, no bardzo często takie, mówi się taka etykietka, że ma się dzieciństwo szczęśliwe, radosne i tak dalej. Moje było więcej niż szczęśliwe, bo ono było tak nasycone miłością rodziców, szczególnie mojej mamy, że ja w ogóle nie pamiętam żadnych negatywnych, jakichś przykrych skojarzeń, jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, jeżeli chodzi o rodzinę, rodziców. Inaczej tata do tego podchodził, inaczej mama, prawda? Ale to razem ten. To jest również dzieciństwo, które było, bym powiedział, bardzo takie refleksyjne dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że nagle tyle rzeczy się wydarzyło, że ja nie mogłem tego zrozumieć, co się dzieje. Gdyby nie bywały ten instynkt mojej mamy, że temu dziecku trzeba pomóc, bo inaczej być może zwariuje, widząc, co się dzieje, to ja nie wiem, jakby to się zakończyło. Ja nie miałem jakiejś traumy, broń Boże, tylko nagle zauważyłem takie rzeczy, no, znaleźliśmy się na terenie rzeźni, prawda? Potem, tam zamieszkaliście. Gdzie mieszkaliśmy. Mieszkaliśmy, gdzie jeszcze ten dyrektor Szmyt, doktor Szmyt, weterynarz tam był, prawda? Tata już był na czele właśnie tego PUR-u. Ludzie przychodzili do taty, do domu, nie tylko tam do urzędu, ale do domu, żeby rozmawiać na temat ich życia. I nagle zobaczyłem ludzi, którzy przychodzą zadowoleni, szczęśliwi, uśmiechnięci, a po kilku godzinach wychodzą z naszego mieszkania, oczy zapłakane, czerwone, drżące ręce. Ja nie wiedziałem, co ten mój tata robi z tymi ludźmi, czy moi rodzice ten. No i w końcu zacząłem się przysłuchiwać troszeczkę tym rozmowom. Zrozumiałem, że są ludzie, którzy, bo to byli uchodźcy, nie Niemiec, tylko uchodźcy ze wschodu. Przyszli, żeby potrzebowali pomocy. Szukali rodziny, szukali, gdzie mogą zamieszkać i tak dalej. I tata pomagał tak, jak mógł. I to zawsze wywołało niebywałe sceny, bo tam przeżywało dużo osób z obozów koncentracyjnych. Tak. No, także to różny ten. Także, taki płacz to jest strasznie zaraźliwy. Jak jedna osoba zaczyna płakać, to potem okazało się, że 4, 6 i 8. Potem moja mama płakała, mój tata tylko się trzymał, ale czerwone oczy i się trzymał. Ale nie chcieli mi powiedzieć, co jest. Dopiero jak już zmusiłem się do tego, żeby przysłuchiwać się troszeczkę pod drzwiami, potem tam pod stołem czy gdzieś, to zacząłem wypytywać moją mamę, co się dzieje, co to znaczy, że zginęły, że oni płaczą, że już nie ma tych rodzin. No przecież ja mam mamę, tatę, siostrę, gdzie są reszty? No i tak zaczęła się ta historia. No i, a myśmy byli na terenie rzeźni, potem byliśmy w innym mieszkaniu, też w Bielawie. No to takie osoby jak ten doktor Szmyt czy inni Niemcy, to dla mnie to byli jakby no, wrogowie. To są ci, którzy doprowadzili do traumy. Tego płacza. Mama powiedziała, nie oni. To nie są ci, którzy doprowadzili. Ci są dobrymi Niemcami. Ja mówię, jak to dobrymi Niemcami, kiedy słyszymy, nie ma ale to Niemców, nie ci. No tak. Ale to nie ci. Ci nic nie zrobili i dlatego im pozwala się pojechać do ich rodzin, do Niemiec. A ci, którzy zrobili, to są w więzieniu, którzy i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób doszło to, mama zaczęła w taki sposób bardzo psychologiczny adresować te tematy, że ta różnorodność, że są dobrzy ludzie i źli ludzie, ale przede wszystkim chodzi o człowieka. I mama mówi, zobacz, doktor Szmyt, jak on pomaga, my mieszkamy w jego mieszkaniu, a oni ten innym ten, i on rozdaje ten, to jest dobry człowiek. Ale Niemiec, ale to jest dobry Niemiec. No i tak to było. Także rola mojego taty, rola tego zakładu PUR, tej firmy, i bardzo była taka nośna dla mnie, a druga rzecz to jest właśnie podejście mojej mamy do tych wszystkich, jak ona pięknie tłumaczyła dramaty ludzkie. W naszym domu, już nie na terenie rzeźni, ale w drugim miejscu, ale też w Bielawie, w takiej kamienicy, mieszkała taka para, oni z obozu koncentracyjnego. I ta pani przeszła różne takie eksperymenty. Tak. I mówiło się, że ona już nie może mieć dzieci. Okazało się, że urodziła tego Januszka, urodziła. On też był w obozie koncentracyjnym, Szerzu, Auschwitz i tak dalej. No i wielka radość. Ja mówię, no dziecko się urodziło, ja widzę tyle małych, dlaczego to taka wielka radość, mamo, że akurat Januszek. No byłem troszeczkę tak jakby zazdrosny. Mama mówi, bo wiesz, no i zaczęła opowiadać. Mówię, dla takich rodziców, jak się rodzi, to jest coś niebywałego. Ale nie powiedziała właśnie, że w takich warunkach ja się urodziłem, no nie w takich, ale urodziłem, no dopiero przyszło później, wiele lat później, że jak byliśmy w Warszawie, to już później. Więc zrozumiałem właśnie, jaka to jest wielka wartość dla tych rodziców, bo my też straciliśmy wszystkich i ten Januszek, to już nie chodziło o Januszka, to chodziło o taki symbol dziecka. Tak, sam fakt. Że to dziecko to jest taki początek drzewa. Nowe życie, nowe czasy, nowe wszystko. Mama mówi, zobaczy, z tego potem będą lekarze, będzie inżynier, będzie ten i tak mówiła o tym. I to był styl mojej mamy. Żyj przyszłością. Przyszłością, tylko takie... A jak zamykasz dzisiaj oczy, to przypominasz sobie widok z okna w Bielawie, tam właśnie w tym pierwszym i w tym drugim mieszkaniu. Tak. Co widziałeś jako dzieciak? Tak. Na terenie rzeźni. Bardzo dużo tam, się działo. Jeden z takich widoków to było z jednej strony, to widzieliśmy drzewa, sad i tak dalej, za chwilę o tym powiem, a z drugiej to teren rzeźni. I tam było strasznie dużo cielaków, po prostu masę, nie świn, tylko cielaki. I one tak szły i to ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, co się z nimi stanie na początku, ale widziałem, że koledzy starsi podchodzą do tych cielaków i wkładają palce do pyska. I byłem przerażony, że przecież ugryzie, no i nie będzie. A one sały. Takie coś nowego. Ja chciałem to samo robić ze świniami, chciałem to samo. Mamo, broń Boże, nie rób tego, tylko tłumaczę, ale dlaczego cielaki? Bo ja już też to robiłem. Bałem się za każdym razem, ale zawsze się kończyło dobrze i właściwie nigdy nie otrzymałem informacji, dlaczego tak jest, no bo to jest młodziutkie, bo to jest jak dziecko i tak dalej, i tak dalej. No ale z innymi zwierzętami, to już jak krowy, to już nie wolno mi było tego robić i świnie też nie. Więc taki widok tych cielaków, prawda? No i potem te nasze mieszkanie, myśmy tam mieli strasznie dużo zabawek, bo to porzucone po Niemcach, to ja miałem takiego bąka i inne pełno takich zabawek, a już mieszkali w tym drugim mieszkaniu w Bielawie, to była kamienica, olbrzymie mieszkanie i zostawili rowerek. Ja nad tym rowerkiem po całym mieszkaniu mogłem, ta piękna posadzka, kaflowe, to ja mówię, mama, tu chyba król mieszkał, no bo nie zrozumiałem, jak to jest możliwe. Nie, to ten pan, który tam to tak rodzina, więc są takie te pierwsze. Ten widok to właśnie było z jednej strony, z drugiej strony. Na pierwszym piętrze tam mieszkaliśmy. Czyli tu sad i drzewa, a tutaj a sadem też było to, że mój dziadek, który był osobą, nie to, że surową, ale nie był wesołym człowiekiem. Po tym, co się wydarzyło, stracił całą rodzinę, oprócz mojej mamy. Nie mógł być wesołkiem. Tak, to on był taki surowy i nie mógł się pogodzić z tym, co się stało. Miał takie wyrzuty sumienia, że wyjechał do Komi, a tu zostawił swoją rodzinę. Więc on znowu, żebyśmy jakoś lepiej się odżywiali, bo tam honorowały te różne epidemie, przecież były, to kazał nam, rodzice dostali taki sad, przez rok czy dwa do swojej dyspozycji i ciągle nam mówił, trzeba jeść owoce, co wy robicie tutaj w sadzie, macie być na drzewach. Normalnie wszyscy rodzice to mówią, nie wchodź na drzewo, bo to albo złamiesz drzewo, albo się połamiesz, albo spadniesz, a mój dziadek cały czas chodzi, mówi, a dlaczego ty jesteś tutaj, a dlaczego nie jesteś? No bo potrzebuj do toalety, dobra, a potem z powrotem jedz, żeby jeść jak najwięcej. No bo dzieci chorowały na gruźlicę, to bo wszystko się mówiło, że lekarze też, mówiło się, że trzeba dużo owoców, dużo warzyw, stąd właśnie powstał ten mini zoo, który mieliśmy właśnie na takiej zasadzie, żeby dzieci się zapoznały, co to znaczy normalne życie i że życie nie składa się tylko ze świata ludzi, ale są również, jest i papuga, i jest to, także myśmy mieli żółwia i tak dalej. I moja mama na początku to godzinami siedziała ze mną i tak, bo siostra była 4, prawie 5 lat starsza ode mnie, to już mądrzejsza i tak dalej, ale ze mną, żeby tłumaczyć, że świat składa się z takich pięknych rzeczy, potem, że jest rzeczka, takie liście, że to może być liście, które są dla jedwabników, to założyliśmy jedwabnik, żebyśmy te liście, to wszystko, bo jak były ślimaki, to nie wolno ich niszczyć, a w ogóle te ślimaki to są dla niektórych bardzo zdrowe, bo we Francji je się ślimaki, to już w ogóle byłem zaszokowany. Czyli w tej Bielawie sielanka dla ciebie. Tak, to był naprawdę drugi świat, piękny świat. Tam poznałem w szkole, zapisaliśmy się, rodzice zapisali się na tańce, siostra, ja, także dużo było, rodzice dużo tańczyli ze sobą w domu, tak po prostu lubili tańczyć. Także to była taka atmosfera, w ogóle nie mówiło się o żadnych przykrych, to rodzice trzymali to wszystko dla siebie. Czyli wojna była trzymana... Tak, na te wieczorne jakieś rozmowy pewnie, jak ktoś przychodził. Tylko jak ktoś przychodzi, z nami nigdy. Jeżeli były jakieś rozmowy, to takie wymuszone przeze mnie w rozmowie z mamą, żeby o czymś powiedziała, albo na przykład zauważyłem coś w mieście, bo na przykład był taki moment, kiedy ktoś tam mi nazwał ty brudny Żydzie, czy ty Żydzie, coś takiego. No już miałem chyba 8 lat, czy tak dalej. No i tak, ja tego nie odebrałem, że to że to jest niebezpieczna sytuacja, czy coś. No ale to jest nie w porządku, a tata cały czas faszerował mnie tym i chyba siostrę też, że jest nowa Polska. Nowa Polska, która będzie sprawiedliwą Polską, gdzie wszystko będzie w porządku, gdzie zapomnimy o wojnie, nie będzie żadnych walk, nie będziemy wszyscy i tak dalej, że po to się ma milicję, bo milicja jest potrzebna i jest pożyteczna, po to się ma i tak dalej te wszystkie instytucje. No. Jak to się wydarzyło, że on mnie nazwał, ten chłopak, tak dalej, to ja podszedłem do milicjanta i mówię, proszę pana, tak się wydarzyło, ten chłopiec nazwał mnie to, brudny, tak dalej, tak dalej. On tak wysłuchał, tak wiesz, najlepiej byłoby, gdybyś poszedł do domu. Nie martw się, to tak powiedział, idź do domu. I tak. No poszedłem do domu, mama mówi, co się stało, tak byłem, ja mówię, wiesz, no nie rozumiem, no ale powiedziałem mamie, o co chodzi, tata to słuchał, mama mówi, Boże, ale w ogóle, co ci wpadło do głowy, żeby pójść do milicjanta? Ja mówię, no przecież milicjant to jest dobra osoba, przecież on jest po to, żeby ratować wszystkich ludzi, porządek, żeby nikt nikogo nie bił, no to... Sprawiedliwość. Tata mówi, tak jest, bo tak powinno być. Mama mówi, ale wiesz, ten milicjant, nie wiesz, kto to jest, mógł jeszcze coś gorszego zrobić. Nie, to milicjant. No i tak. A kiedy właściwie dowiedziałeś się, że obydwie babcie nie przeżyły wojny, że większość rodziny nie przeżyła wojny i w jakich okolicznościach? W Bielawie. Wtedy też? Już w Bielawie. Znaczy, nie pierwszego, ale już jak coraz więcej rozmawialiśmy na ten temat i coraz więcej widziałem ludzi, którzy... Bo to ciągle ktoś przyjeżdża, ktoś odjeżdża. Potem w 1948 roku bardzo dużo osób wyjechało z Polski, z pochodzenia żydowskiego. Przychodzili do nas do domu, czy mamy wyjechać, czy nie mamy wyjechać. Tata zawsze mówi, nie powinniście wyjechać, urodziliście się tutaj, powinniście i tak dalej, więc ja już słuchałem te wszystkie, no już dowiedziałem się również, co się stało z naszymi rodzinami, to już pytałem się, dziadku, gdzie jest babcia, prawda, gdzie jest twoja żona, potem mama mówi, no było nas 6 dzieci, tata mówi, nas też 6, mówi, ale ja tu widzę tylko, nikogo tu nie ma, gdzie oni są. Tylko, tak. No i tak zaczął, a nie, bo twój wujek jest w wojsku, ale nie tutaj, tylko gdzie indziej. To było tak raz, na początku, a od tamtego wujka to w ogóle nie widzieliśmy, co słychać, więc tak powoli zaczęło to się jakoś tak snuć, że dowiadywałem się, wypytywałem się. No i był taki moment, właśnie nie pisałem o tym książce, ale znaleźliśmy w książce, gdzieś tam w Bielawie, to był, jak to się nazywa, taki atlas ze znaczkami. Klaser. Kolata, tak. I oczywiście to wszystko było Hitler, to były wszystkie znaczki, ale tego było bardzo dużo. A jak nie Hitler, to coś innego, to wszystko swastyka i tak dalej, i tak dalej. No i ja nie zdawałem sobie sprawy jeszcze coś, więc przyszedłem, jakie fajne znaczki mam i tak dalej. Moja mama zbladła. tata, mówię, wyrzuć to, ten, ale to jest bardzo ładnie, bo to pięknie było ułożone, tak, tak porządnie, tak dalej, wszystko. Niektóre były tak bardzo kolorowe, no to pierwszy raz znacki widziałem w ogóle, że ten. No i znowu mama zaczęła tłumaczyć, o co tu chodzi i tak dalej. Potem nagle zobaczyłem, u dziadka to było, pocztówki z Auschwitz. Czyli te krematorium, to były robione w 1946-1947 roku. Ktoś taki ten i to, nie wiem, kto się znalazł, dziadek to miał. Potem okazało się, że dziadek również dostał gdzieś od kogoś, nie wiem, i to były kawałki mydła z ludzkiego tłuszczu. Ludzie wyjeżdżali do Izraela, różne ten, to tak w tym mieście to było pełno rzeczy porozrzucanych, tak jak z obozów koncentracyjnych ten. Nie wiem, co się z tym stało, zdaje się, że to poszło do, gdzieś tam, bo tam do muzeum, były różne instytucje żydowskie również, które były organizowane na terenie wrocławskim, załóżmy, tam była bardzo duża liczba rodzin żydowskich, to było kilkaset tysięcy Żydów, które tak, niektórzy mówili, że to takie nowe państwo jakby, Polska w Polsce. No ten. Co z takim mydłem właśnie? I to były takie kostki, takie było w takim brązowym, to myśmy tego nie dotykali, nic takiego, tylko było gdzieś napisane i to niby ten. Też nie wiem, tak mi to przechodzi, nie wiem, co się z tym stało, jako że nie miałem żadnych dowodów, nie pisałem o tym książce, żeby, ale więc tak powoli dochodziła ta świadomość, co się wydarzyło naprawdę w tej wojnie. A jakie są twoje smaki i zapachy dzieciństwa, jak sobie tak pomyślisz? Czy to są te owoce z drzew? No bo z Komi nic nie pamiętasz. Pisałeś, że kluski, tak. Twoja siostra podkradała kluski z obozowego przedszkola, tak, tak. No ale nie możesz tego pamiętać, tak. To znasz z opowieści. To jest tego, co mama pisała i co... No jak teraz tak, siostra przeczytała książkę, to zaczęła się śmiać, bo no rzeczywiście tak było, tak. Ten. Powiedzmy może, że twoją siostrą jest pani Barbara Borys-Damięcka, marszałek senior, pani senator. Pozdrawiamy ją bardzo serdecznie i osobiście dziękujemy za magazyn 5, 10, 15, na którym się wychowywaliśmy. Zapachy. Jeden z takich zapachów to były pole maku. W Bielawie, no tam były pola. Rodzice też dostali jakieś pola, gdzie można było tam zboże, tak, to były całe pole maków. Jest takie przepiękne. I wtedy mama zaczęła mi opowiadać o Monte Cassino. I pierwszy raz dowiedziałem się właśnie o tym jej bracie, drugim wujku, który był armii Andersa. Właśnie te pola maków. I to był taki specyficzny zapach, bo inny zapach był, jak się stało tak powyżej, a inaczej jak się leżało i od ziemi. To bardzo taki specyficzny. Inny zapach, już nie mówię o sadzie, bo w sadzie to było no, piękne zapachy, tych wszystkich owoców i to wiadomo. Ale to było koniczyny. Myśmy mieli dwie krowy. Floryda i Floryka. I było to, że na takiej zasadzie dostali te krowy rodzice od jakiegoś chłopa, że one były zupełnie umierające. One były no, szkielety. Zupełnie chodzące, umierające. I on powiedział, słuchajcie, macie tę krowę, potem szła druga, za darmo, ale jak będą młode cielaczki, to są moje. No i rodzice się zgodzili, no rodzice, mama się zgodziła, dziadek też, tata to chyba nie wiedział na początku w ogóle o co chodzi, byłem cały czas w tej pracy. No i rzeczywiście piękne krowy, no mieliśmy własne mleko, potem mama robiła masło, robiła sery. No to też odkrywałem, że takie rzeczy można nie tylko w sklepie, ale mieć swoje. I mama mówiła od czasu do czasu z tym Piotrkiem, który mieszka u nas, ten chłopiec, który z Syberii też, nie? Czyli z Gułagu. Mówiła, no pomóżcie nam, idźcie, weźcie tą krowę na, gdzieś tam na polanę. No i byśmy tam brali, zapominając czasami, że po deszczu koniczyna zaczyna jakby pączkować, bo tam woda i tak dalej. I to źle działa na trawienie krów. Mogą jeść. Tak, one nie powinny jeść. A myśmy brali w kończyny, bo to jest najlepiej. Krowa cały czas ubóstwiały teren. No i wracam tam z tą krową, i widzę, że jak coś nie jest w porządku, ona się robi teraz większa, większa, większa. Więc już w strachu są krowy do domu. No i tak jest zdziwiony, ale z drugiej strony mówi, no nic się nie dzieje. Więc mama wyszła, ja mówię, mama, zobacz, ile ona się najadła. Będziemy mieli pełno mleka. Piękne ten, jak on pięknie wygląda. Mama patrzy, złapała się za głowę i mówi, szybko po weterynarza. Ktoś pobiegł po weterynarza. Mama od razu taki wałek w pysk tej krowy i koc, taki mokry koc na grzbiet i wiadrami wody na polewała. Mhm. No i ta krowa no, odbijało się takim żółciem, to wszystko, straszny zapach, mówiąc o zapachu. Ja byłem przerażony, przeze mnie krowa zginie. Przyszedł ten weterynarz. Ja mówię, no jak mogliście do tego dopuścić i tak dalej, jak po deszczu się nie bierze ten, no więc, no i tam przebił, wziął po prostu taką strzykawę, taką dużą, wbił w brzuch i ta cała woda wyszła z tego, z drugiej strony ja byłem przerażony, a krowa nareszcie, nic takiego nie ryczała, nic, to była ulga. No i tak właśnie ten widok, to było, no i nauczyłem się, co to znaczy. Ale o dziwo, mama nie krzyczała, dziadek nie krzyczał. Jedna rzecz, która była bardzo ważna, to jest to, że dzieci po wojnie dostawały taką niebywałą wolność zabaw, bo przez to, co się wydarzyło przez te 39-45 w tym okresie, doprowadziło, że dorośli chcieli w jakiś sposób skompensować ten czas, który został skradziony, że dzieci powinny teraz być szczęśliwe, podwójnie szczęśliwe. I to tak widzieliśmy, czuliśmy to bardzo wyraźnie właśnie w naszej młodości. Mówię o siostrze, mówię o sobie, ale i również znajomych. W związku z tym na terenie tej rzeźni, to właśnie pierwsze miejsce takich zabaw, tam był samochód spalony do połowy, więc to był świetny taki wehikuł, gdzie można było bawić się o dziwo w żołnierzy wojsko, co doprowadzało moją mamę do szału. Mama mówi, po tym wszystkim, co się wydarzyło, to mój syn zrobił sobie z drzewa jak z patyka jakiś karabin i tak dalej i strzelają. Dziadek powiedział, chłopiec to chłopiec, i koniec. Tata mówi, no, machnął ręką. A mama przeżywała to i cały czas mówię, strzelacie, dlaczego strzelacie do siebie? Przecież tyle osób zginęło w tej wojnie, dlaczego strzelacie? My nie strzelamy do siebie. Przecież jak ja strzelam, to ja strzelam do hitlerowców. Oczywiście. No ale przecież celujesz w niego, mówi, bo on dzisiaj jest hitlerowcem, no ten kolega. No. A mówi, a ty? Ja mówię, ja nigdy. Trzymałem się tego, że ja nigdy nie będę Niemcem w tej grze, hitlerowcem czy nie hitlerowcem. I w związku z tym albo odchodziłem, że ja nie będę w ogóle partycypował, ale nigdy nie będę miał roli Niemca. Takie było coś, że Niemcy przez to, że co zrobili, to w związku z tym ja nie będę ich duchem i tak dalej, tylko raczej ich trzeba potępiać, ich trzeba zabijać. No, tych żołnierzy i tak dalej. No ale byli inni, którzy byli, dobra, nie to bez różnicy. Nie. No i potem jak oni grali rolę właśnie Niemiec, to ja korygowałem ich. Ja mówię, ale wy źle to gracie. To nie tak Niemiec powinien ten. To mówię, a skąd ty wiesz? Ja mówię, no słyszałem, tak dalej. Mówię, wy musicie krzyczeć, ryczeć. Wy musicie mieć jakiś kij w ręku i musicie walić o samochód, bo Niemcy cały czas bili. Mhm. I wy nie możecie tak po prostu ładnie i tak dalej. Musicie... No, no więc... Mówię, no dobra, to będziemy na tobie. Mówię, nie, na mnie nie. Ale możecie... Nikogo macie nie walić, tylko po prostu w drzewo czy w coś, ale musicie być taką bestią. Ten. Jak oni niby strzelaliśmy, więc umierali, ranni byli. To mówię, co to znaczy, że ten Niemiec ranny umiera tak długo? Przecież jak ktoś do niego strzelił, czy to był partyzant, albo ten, to celnie strzelił i koniec. Skutecznie. Skutecznie, a nie te, że on tak długo i jeszcze broni się i tak dalej. Tak nie powinno być. Racja jest po stronie partyzantów, żołnierzy ten, więc jak zabijacie Niemców, to trzeba zabijać. Ten. Czy już wtedy na podwórku wykazywałeś takie skłonności przywódcze? To nie to, że oni zawsze mnie słuchali, to nie to, bo byli starsi, byli młodsi, tylko zawsze mówili, że ty to jak się bawisz, to tylko musisz być tym dobrym. Ja mówię, tak, bo ja Niemcem nie mogę być, bo Niemcy nie są dobrzy. I taka jakaś, nie wiem, no tak stało się. To była taka jedna zabawa. A tam była taka rzeczka, Bielawica, no to myśmy bardzo, płytka, ale tam znajdowaliśmy bardzo dużo hełmów, jakieś połamane karabiny, tam naboje czasami, więc to wszystko pomagało, żeby to była fajna akcja. No i potem doszły te procy. No doszły te procy, szczególnie, że mieliśmy różne z tej rzeźni, różne takie dodatki, gdzie można było i strzelać. No to wszyscy mówili, strzelamy w drzewa, w ptaszki, no bo to takie pierwsze, co się rusza, czy trafisz, czy nie trafisz. Moja mama kiedyś to zobaczyła, mówi, co wy robicie? Ptaszki, one są żywe, one tutaj, wy zabijacie i tak dalej, nie wolno. I strasznie tłumaczyła, to jest życie. Jakby ktoś chciał ciebie zabić, ja mówię, ale to jest ptak, nie ja. A ptak to co? I mówię, zobacz, my mamy papugę w domu. No nie, no to i papugi nie wolno, ten. Ja mówię, to jest ptak. No więc potem już powiedzieli, że nie będziemy tych strzelać w ptaki, no ale w coś trzeba było, no bo tam, widzisz tam to drzewo tak dalej, no koło okna, no to waliliśmy i rozbijaliśmy te okna. Mama mówi, co się dzieje tam? Ja mówię, mamo, tak niechcący to tamto, nie mogłem powiedzieć tak dokładnie, tam jest gniazdo karabinu maszynnego Niemców, musieliśmy to zlikwidować. No i tego rodzaju zabawy. No i potem z tym kluczem. Chodziło o to, żeby też ten efekt, coś wybuchło, a nie mieli, bo proca to proca, no nic takiego. Ale ta zabawa z kluczem nie miała nazwy. Słucham? Nie miała nazwy ta zabawa z kluczem. Było coś, ale ja nie pamiętam. Okay. Była ta nazwa, była coś, ale ja nie pamiętam, jak to się nazywało. Może ktoś przypomni. Czyli na czym to polegało? Żeby wysadzić zamek, tak? Tak, to polega na tym, że się bierze klucz, który ma dziurkę, tak? Napycha się w tą dziurkę siarkę zapałek, czy skrobie się, napycha się dużo. Bierze się gwóźdź, który by się zmieścił tam, przewiązuje się do sznurka, z jednej strony do tego klucza, z drugiej strony do tego gwoździa, idzie się gdzieś, gdzie jest coś twardego, więc to musi być ściana, drzewo, coś. No i jak tak się mocno walnie, to ten gwóźdź wali w tą siarkę i ona wybucha. No i tam, nie wiem, ktoś nas nauczy, na pewno starszy, coś tak dalej. No i wtedy widzieliśmy, że rzeczywiście zaczyna się atak, to granat wybuchł, to mina, to prawdziwa wojna, to już ten. Rodzice widzieli, bo widzieli tam od czasu do czasu, powiedzieli, nie wolno, bo to niebezpieczne. Rzeczywiście, czasami to za dużo tej siarki, ten klucz pękał, prawda, i mogło w twarz, no więc mówili, no trzeba odsunąć się, czyli jak się walnie, to głowę odsunąć się, żeby nie ten. No to były takie fajne zabawy. A jeszcze przed rozmową opowiadałeś nam o czymś, o czym nie pisałeś w książce, czyli o piłce nożnej. I czym była piłka? O tym też możemy porozmawiać, bo to tak, ciekawe. No jak chłopcy, to oczywiście piłka nożna to zawsze tak instynktownie piłka nożna, ale nikt nie miał tej piłki. No. Więc wrześniu tam nam widzieli ci robotnicy, którzy tam są, powiedzieli, nie ma problemu i te pęcherze po prostu dmuchali piłkę, zawiązywali czymś, czy tak ten, i nam dawali, tak po kilka, jeden. No i tak kopaliśmy tą piłkę i w ten sposób mieliśmy drużynę, nie zastanawiając się dobrze, skąd to pochodzi. No, czasami udawało nam się wejść do rzeźni, bo chcieliśmy zobaczyć, tam nie wpuszczali, no, w tym sensie, że dla dzieci, że nie, ale jak to dzieci, zawsze gdzieś widzieliśmy pewne rzeczy, przestraszeni byliśmy tym, co widzieliśmy. No, ale były takie tłumaczenia, że to jest, z czegoś trzeba żyć. Dla mnie na przykład najgorsze to było ten widok, jak zabijali cielaki, bo to taka okrągła jakby rurka i to do czoła naciska i to nabój wchodzi do mózgu, takie. To było coś okropnego, bo to jakby strzelił z czegoś. No i muszę powiedzieć, że szybko zrezygnowałem z takich rzeczy. Ja już nie wchodziłem nawet na teren rzeźni, tam już wystarczył ten. A potem rodzice starali się o inne mieszkanie, no bo to nie była taka przyjemność, żeby trzymać dzieci na terenie rzeźni. I tak, wtedy już było zupełnie inaczej. W Bielawie okazało się, że rzuciliśmy się na te nowe jedzenie, którego w ogóle nie znałem. a więc pomidory, a więc warzywa. Na wszystko, co było. Wszystko, to jest coś nowego. Widziałem jak ziemniaki, tam marchewka, bo to były takie kapusta, ale te wszystkie inne rzeczy, to było wszystko strasznie nowe. Także prawdę mówiąc... Wszystko ci się wymieszało i wszystko było smaczne. Wszyscy się dziwili, że ja z tymi smakami, to ja wszystko lubiałem. Nie było takie rzeczy, że nie, jak potem dawali tran, bo dzieci były chore, dawali tran, to moja siostra nie chciała, a ja piłem swoją porcję i jej porcję. Nawet tran. Tak, bardzo rozsądnie. Czyli dzieciństwo, dzieciństwo w Bielawie, ale już taka młodość to w Warszawie, bo przenieśliście się do Warszawy, czyli rodzice wrócili do swojego miasta. Tak. Byli szczęśliwi, bo to były takie zawsze marzenie dla nich, żeby wrócić do Warszawy, bo zaraz po przyjeździe do Bielawy pojechali raz do, a może więcej niż raz, do Warszawy i to, co zobaczyli, to, co się dowiedzieli, no to jak wrócili z powrotem, to mama chorowała przez ileś dni. Ale nie opowiadali mi o tym, także ja się dowiedziałem o tym zupełnie później. Więc wyjazd do Warszawy był dla nich wspaniały. Dla mnie też, bo ja, jak rodzice dużo mówili o tym życiu przed wojną, jakby w Warszawie, no to widziałem tą Warszawę taką fajną, bardzo mi się podobała, a poza tym podobało mi się to, że tata odniósł sukces w Bielawie, bo był dyrektorem i jedzie teraz znowu do Warszawy, bo go wybrali, bo go szkolili gdzieś tam na Dolnym Śląsku, żeby on pojechał do Warszawy i będziemy mieszkali w nowym, na jakiejś nowej dzielnicy, więc tak tata urósł, nawet nie wiedziałem o co tu chodzi, ale że tata ma sukces i tu i tam, jaki to wspaniały człowiek. Także ja też już chciałem do Warszawy. No i jak przyjechaliśmy tam, to w 52, tak, miałem 10 lat, w 52 roku, Plac Konstytucji, ulica Piękna, 31-37, mieszkanie 16. Nad słynną księgarnią. Nad słynną księgarnią, wspaniali tak, lokatorzy. Jedyne takie zdziwienie z mojej strony to było to, że moja mama zachwycała się architekturą jeszcze starej Warszawy, czyli to, co pozostało. Ulica Lwowska, Chorza, Wilcza, Mokotowska, takie fragmenty, tak, te stare domy. One były niektóre tak trochę zniszczone, ale stare, prawda? I ciągle mówiła, chodź, pokażę ci, jak ta Warszawa wyglądała. I tak tyle razy robiła, że chyba za dużo to było. Ja mówię, mama, ale zobacz, Plac Konstytucji, ulica Piękna, jaka to jest szeroka ulica, zupełnie tak jak w Moskwie. Bo ja byłem nafaszerowany, muszę wam powiedzieć, tą propagandą sowiecką, socjalistyczną. Tak. Nowa Polska, Nowa Warszawa. Nowa Warszawa i cały czas mówię, ta Polska nowa będzie taka dobra, sprawiedliwa dla wszystkich. No, takie rzeczy. Więc ja mówię, jakie to jest nowe, piękne, i to już Pałac Kultury zaczynał się ja mówię, to zupełnie będzie znowu jak w Związku Radzieckim. Wszystko było porównywane, jak to pięknie w Związku Radzieckim. A mama mówiła, zobacz na te rzeźby, zobacz na te kamienice. Ja mówię, stare, pełno dziur, jak to się może podoba? Ale były przecież po powstaniu wszystkim pełny dziur. Tak. Więc ja byłem zdziwiony, że mamie się to podoba. I trzymałem cały czas, na całe szczęście, że ta Warszawa jest przebudowana, całe szczęście, że mamy tą nową architekturę, tą ładną, socjalistyczną, stalinowską. No, taki był początek. Ale a propos rzeźb, to przypomniało mi się, że na tej kamienicy też są takie charakterystyczne. Myśmy o tym pierwszą właśnie zupełnie, tak. No właśnie. Ale to nowoczesne, to wiesz, ja mówię, no masz rzeźby, to w ogóle... Socrealizm. Tak, to jest inaczej, jak widzieliśmy jeszcze te rzeźby, tam po bokach są robotnik i chłop, tam młot i ja mówię, zobacz mama, no, to jest nasze życie, to jest tak. No i właśnie tu przetłumacz dziesięciolatkowi, no. Ciężko, ale sam musiał zrozumieć dopiero. Bo Stalin umarł chyba w 53. Właśnie chciałem zapytać, jak przeżyłeś śmierć swojego imiennika? Trauma. To była dla mnie. Muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem tak smutny jak wtedy. Byłem zrozpaczony, bo w ogóle wydawało mi się, że jak już Stalina nie ma, to ten świat się rozleci, że to już nie będzie ta sama Polska, że imperialiści przejmą nas całkowicie, no tutaj wujek dziadek umarł. Strasznie, tak, kto będzie nas bronił. I to strasznie to było. No i w szkole myśmy płakali, znaczy ja płakałem, tam jeszcze kilka innych osób, to nie tylko ja. Płakaliśmy, jak nam powiedzieli co jak, no poszliśmy do domu. I jeszcze bardziej płakałem, byłem wściekły, jak w domu widziałem, że moi rodzice nie płaczą. Ja przychodzę, mamo, i co ci się stało? Ktoś ci uderzył, co ci się stało? Ja mówię, nie, no przecież Stalin umarł. Aha. I ja mówię, no Stalin umarł ten. No, mama mówi, no tak, no kiedyś każdy musi umrzeć. Ja mówię, ale to nie każdy, to Stalin. No i tata odszedł oczywiście w swoje rzeczy. Mama ze mną stała, chciałem, no tak, ale wiesz, no to wcześniej czy później, to ten. Ja mówię, ale mama, to jest jak, co z nami będzie, co z tym światem i tak dalej. No i mama nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić. No, w końcu w pewnym momencie powiedziała, no to prawda, że myśmy uratowali się w tym, ale to różne rzeczy były, trzeba to po prostu przeżyć i na pewno będzie dobrze, bo przecież Stalin nie działał sam, to była cała grupa, jakoś będzie dobrze. I ten 1953 rok jakoś tak minął. No potem zaczęły się te straszne rzeczy dla mnie, bo zmiany w Związku Radzieckim. Tak? No i zaraz po Stalinie też Bierut. Potem Bierut, ale Bierut jak rodzice mówili, że Bierut, albo również Klement no, ten z Czechosłowacji, Gotwald, tak, Gotwald. No, rodzice mi nie tłumaczyli, że oni razem byli w Rosji, wrócili, każdy umarł jeden po drugim i tak dalej. Bo no, w tym wieku po wojnie niektórzy serce wysiadły i tak dalej. Ja jeszcze wtedy nie zrozumiałem, o co chodzi. No i dopiero w 50 chyba, gdzieś jak to było chyba 5-6, to chyba był ten Budapeszt, prawda? I Gomułka. Doszło tak, Gomułka, tak. Budapeszt. I wtedy nagle wszystko zaczęło się zmieniać i ten kolor czerwony już nie był taki czerwony, już był robił taki, już dla mnie, że to jest coś nie w porządku, robi się szary, czarny, śmierć. I wtedy mama, nie tata, ale mama powiedziała mi właśnie, że wiesz, myśmy przeżyli gułag, ale to nie było takie proste. Ja jeszcze miałem pretensje do mamy. Jak to? Wszyscy inni zginęli, 80-85%. Myśmy przeżyli właśnie tylko dzięki temu, że byli. I mama zaczęła tak cicho mówić mi do ucha. Ja, mama, ale co jest? Wszystko w porządku. Nie wiedziałem, o co chodzi. A mama kontynuowała. Tak cichutko i tak mówiła pewne rzeczy. Trzeba być ostrożny, co się mówi. Uwaga na sąsiadów. I w taki sposób ja mówię, ale mama, o czym ty mówisz? Mama mówi, ja mówię o gułagu. Ja mówię, ale dlaczego tak cicho rozmawialiście w gułagu? Przecież las i to wszystko. Mama mówi, bo było niebezpiecznie. I zaczęła się cała historia. I tak się dowiedziałem, że tatę prawie nie rozstrzelali, bo przedtem nie wiedziałem o tym. To wszystko wyszło później. Tak do ciebie dotarło, że rodzice byli tak naprawdę w obozie pracy. To był niemalże obóz koncentracyjny, tyle, że nie było krematoriów i nie strzelali codziennie. Nie dlatego, że ktoś był Żydem, to był rozstrzeliwany czy coś. Natomiast mówiło się, jak nie pracujesz, to umrzesz. Jak zachorujesz, to umrzesz. Chyba że jest ktoś, kto ci może pomóc. U nas na szczęście było 8 osób. Dorośli tam 5 i tak dalej. Także na szczęście, jak jedna osoba chorowała, bo mój dziadek kilkakrotnie, tata też kilkakrotnie. Najsilniejsza to była mama. Nie dało się nie chorować tak naprawdę. Ale zawsze ktoś mógł pomóc, bo było więcej chleba, bo każdy miał jakąś i dawało się. A jak ktoś nie pracował, to nie dostawał. Moja mama właśnie powiedziała, że jak już ja się urodziłem, że musi, potem wróciła, żeby ścinać te drzewa, bo tylko przed porodem mogła pracować w kuchni. To był taki wyjątek, żeby To mówili, że jak nie zarobi, jak nie przepracuje i nie zetną razem, bo ta cała grupa tyle i tyle, to nie dostaną chleba. Jak nie dostaną chleba, to już był problem, co się stanie z nami. Więc to wszystko dowiedziałem się już w 54, 5. Czyli po raz drugi prawda do ciebie docierała powoli we fragmentach. Tak jak prawda o wojnie, tak prawda o komunizmie też zaczęła do ciebie fragmentami docierać. Tak. No i potem już jak niknął Chruszczow, zaczął mówić o Stalinie, no to już w ogóle dla mnie to było, że ten Chruszczow chyba powinien być rozstrzelany od razu. No to mama zaczęła mówić o Berii. No tak. I tak zaczęło się coraz bardziej układać. I wtedy wszedłem również do walterowców. których nazywano czerwone harcerstwo, tak. Ale myśmy tam właśnie bardzo dużo mówili o tym świecie, okrutnym świecie, jak wszyscy muszą sobie pomagać. I te piosenki to były po cygańsku i po żydowsku i po tatarsku i po ukraińsku i po rosyjsku i po polsku. Te obazy, jak byliśmy, pracowaliśmy u chłopów, tam wyjeżdżaliśmy lipiec, sierpień obozy, to pomagaliśmy również ukraińskim chłopom, bo to było tak, że myśmy wszyscy są Polakami, a to Ukraińcy, myśmy im pomagali. No i właśnie w Altarowcach to bardzo dużo rozmawialiśmy o filozofii człowieka, o przeżyciu, co się wydarzyło w Hiszpanii, ale co się wydarzyło również w czasie wojny. I taka miłość dla wszystkich narodów, dlatego śpiewaliśmy we wszystkich, znaczy nie we wszystkich językach, bo tam, ale piosenki różnych krajów, prawda? Nie było żadnej, niektórzy mieli pretensje, dlaczego to, dlaczego tamci, a my będziemy... Bez podziałów. Tak, bez podziału. Wychodzi na to, że te ideały, które wam zaszczepiał Jacek Kuroń, jego brat Felek, to one zostały z tobą na długo. Tak, ale muszę coś skorygować. To chodziło tak. o Jacka Kuronia, aha. nie Felka. Felek był dużo młodszy, był jednym z nas, tej drużynie niższej. Był bardzo aktywny, ale założycielem, że tak powiem, Wartowców nie był Felek. Z Felkiem utrzymujemy kontakt do dnia dzisiejszego i tak dalej. Wspaniała osoba, tylko wydaje mi się, że to jest warto... Bo Felek prowadził ten Żoliborz później, dlatego tak. był po prostu starszy. Tak. No i nie prowadzili tam w Śródmieściu czy gdzie indziej. Każdy miał swoją jakąś tam rolę, przez ileś osób. Walterowcy. Mnie zaskoczyło to na samym początku, jak nie wiem dokładnie nawet dzięki komu wszedłem do tej grupy, ale było to, że mówiło się bardzo dużo o historii, bardzo dużo się mówiło o ludziach, bardzo dużo o wspomnieniach. To było zawsze dla mnie bardzo, bardzo ważne. W dodatku się mówi jeszcze o generale Dąbrowskim-Świerczewskim. Tak, Hiszpania. No a myśmy żyli Hiszpanią, co się wydarzało, to wydawało się, że to jest odpowiednia grupa. Tam również zajmowaliśmy się takimi harcerskimi rzeczami, jak na przykład poznać gatunki drzew, ślady, obozy, broni swojej chorągiewki, sztandardu, prawda? Takie jak to normalnie to bywa, ale głównie co ja pamiętam, to właśnie była ta strona intelektualna, czyli po prostu dużo literatury. Myśmy się spotykali w domach i rozmawialiśmy bardzo dużo o świecie, to było coś niebywałego. Jak to wydarzyło się w Budapeszcie, na Węgrzech, no to myśmy rozmawiali, że to naprawdę źle się stało, co ta decyzja Związku Radzieckiego i tak dalej, prawda? To nie to, że mówiliśmy w związku z tym koniec socjalizmu, czy tam koniec, tylko po prostu, że tak nie powinno być. Nie powinno dojść do tego, żeby Związek Radziecki napadł, czy zajął inny kraj i tyle osób... ofiar i tak dalej, i tak dalej. Tak nie postępują komuniści. Tak. I dokładnie. I tam mieliśmy, trzymaliśmy się tej idei, na przykład Makarenko i tak dalej, że chodzi o... Tak. I to jest coś, co... Ja o tym bardzo dużo rozmawiałem, jak już byłem w Stanach Zjednoczonych z różnymi psychologami i oni mają inne doświadczenie i mówią inaczej, dużo bardziej pozytywnie, niż u nas w Polsce, jak się wspomina te okresy, bo to zaraz, że to czerwoni, że to nie ma sensu. A myśmy tam mówili, najważniejsze z tego było w tej nauce walterowców, to jest człowieczeństwo. To było to, że człowiek powinien być dobry dla człowieka. Człowiek powinien pomóc drugiemu człowiekowi, kiedy ten potrzebuje tej pomocy, bez względu na skórę, religię itd. To są rzeczy, które moja mama mówiła od momentu, kiedy ja pamiętam, miałem 6, 7, 8 lat. W związku z tym dla mnie to było nadzwyczaj spójne. Prawda, że naturalne. Najgorszą karą, która była dla nas, jak byliśmy na tych obozach harcerskich, walterowskich, to było jak ktoś zbroił naprawdę i mówiło się, no to dzisiaj ty nie musisz pracować. No, każdy inny powiedział, świetnie, będę się opalał, będę sobie chodził, będę grał to, tamto. To była dla nas najgorsza kara, bo nie jesteś członkiem więcej tej grupy. nikt nie krzyczy na ciebie, nikt nie, po prostu tak jakby ciebie nie było. Trochę jak ośla ławka. Tak, jakby ciebie nie było. Nie wyzwanie i tak dalej. To była najgorsza kara właśnie. To też musiałem zrobić, dlaczego tak jest, że normalnie to że mówi się, no nie będę pracował, to fajnie, nie będę musiał skrobać kartofli czy coś tam. A tutaj nagle okazuje się, że to straszne. Bo to nie chodzi o tą samą pracę, tylko chodzi właśnie o podejście do relacji międzyludzkich, prawda? To tylko ja jeszcze nie rozumiałem to w takim kontekście. Ale to było to coś, co mi bardzo pomogło, jak już byłem potem w Stanach. No i ostatnia rzecz, że tak powiem, to może było to, że doszedłem do wniosku, że jakie to niebywały, że tyle osób w różnym wieku, bo przecież Jacek był dużo starszy od nas, i my z różnych części Warszawy, możemy mieć inne zdania na jakiś temat, a jednocześnie się kolegować. Taka tolerancja, a myśmy nie przeszli przez żadne jakieś takie książki, jak być tolerancyjny, szkolenia, nic takiego, rób, nie rób, kara, nie kara. To po prostu jakoś było naturalnie. Moim największym zaskoczeniem, jak byliśmy na tym obozie harcerskim Walterowców, to było, dopiero przyjeżdżam i mówią, no dobrze, co macie i tak dalej. Każdy tam położył swoje rzeczy i oni mówią, zasada jest taka, że jak jest ci zimno, a ty nie masz swetra, to patrzysz, gdzie jest jakiś sweter i po prostu, wiesz, bierzesz ten sweter, wkładasz, tylko potem musisz położyć znowu tam, gdzie jest. No i tak powiedziałem. No ja potem patrzę, nagle nie mam mojego swetra. No, a ja, to nie to, że mi było zimno, tylko mówię, gdzie jest mój sweter, co moja mama powie, no, czy koszula, czy coś takiego, gdzie to się podziało nagle ten. I mówię, no i szukam i mówię, no jakoś to trzeba wytłumaczyć. Ktoś mówi, ale o co ci chodzi? Ja mówię, no wiesz, no chcę założyć koszulę z długimi rękawami i nie mam. No ale to dobra, to weź tą. Ja mówię, ale to nie jest moja, nieważne, no, bo to wszystko jest nasze. Taki kibuc, niby wszystko jest nasze, tylko potem musisz zwrócić. Ja się tym martwiłem przez dobre chyba, nie wiem, ileś dni. Ale jak to będzie na końcu? Jak ja wytłumaczę mamie, że wyjechałem i miałem te rzeczy ze sobą, a teraz bez niczego. Coś ty głupi, zostawiłeś gdzieś że pod drzewem, czy gdzieś coś ci zabrał? No. I okazało się właśnie, że to jest taka wspólnota. Że my pomagamy sobie, bo potrzebujemy. Bo ja, jest mi zimno, w związku z tym ktoś mówi, dobra, to weź mój sweter. Albo nie. No i tak było do końca i potem okazało się, że było super i bardzo dużo nad tym się zastanawiałem, jaka to wspaniała organizacja, że my naprawdę pomagamy, wspieramy się i że można mówić wszystko o wszystkim. W młodym wieku zdecydowałeś, że wyjeżdżasz z tej komunistycznej Polski, mimo tego wychowania u walterowców, mimo tego, że tata mówił o tej nowej, lepszej Polsce, zdecydowałeś, że ja jednak jadę do Stanów. Jak to się stało? Co motywowało tą twoją decyzję? Znaczy, to jest taka niejasna sprawa, dlatego, że z mojego punktu widzenia, tak jak ja pamiętam, to w tym było bardzo dużo taki element przygód młodzieńca, który był zakochany rock and roll, w muzyce amerykańskiej, te bluesy, który był zakochany w Winnetou, wszystkich tych filmach kowbojskich. Dla mnie to był ten świat amerykański. Ja w ogóle nie myślałem o imperializmie, nie myślałem w ogóle o wyzyskiwaczach, nic takiego. Jedyna rzecz, co mnie męczyła, to ta historia ciemnoskórych, czyli murzynów, jak byliśmy wtedy. Dzisiaj to w niektórych środowiskach można użyć tego słowa murzynie, ale w większości już nie. Tak. To już, no i także ja miałem bardzo mocny ten pęd. Druga rzecz u mnie to było to, że jak już dowiedziałem się, jakie są losy tych, którzy byli w armii Andersa. Czyli ja miałem dwóch wujków, którzy walczyli z Niemcami o wolność Polski. Jeden to był bohater, a drugi to był wróg. No jak już tej już później Polsce prawda? Jak mama mi powiedziała w którymś roku, jeszcze to było w Bielawie, nigdy nie mów o Abramie. A przedtem cały czas mówi Abram, ale nigdy nie mów o Abramie, tylko mów o Jurku. To nie mogłem, kiedyś ci wytłumaczę. No i potem te kiedyś, to już był właśnie 50. któryś rok i tak dalej, to zrozumiałem, że coś się dzieje w tym systemie, że coś jest nie tak. Jeden i drugi walczyli o to samo. Jeden wszedł do jednej armii, bo był starszy, w związku z tym wzięli go z tego obozu jeńców. I to kto wziął? No, Rosjanie i tak dalej pozwolili, ale jest teraz wrogiem. Chociaż on nie ma pojęcia w ogóle, nie mają nic wspólnego z polityką. Drugie. To też. No i potem to, co się wydarzyło w Budapeszcie, to wiedziałem, że to już jest takie poważne. To już nie jest więcej, że tam jakiś błąd, bo zawsze się mówiło błąd jednostki. Jak w 1957 roku przyjeżdżały osoby ze Związku Radzieckiego, Polacy, którzy byli w gułagach, politycy, komuniści sprzed wojny, i myśmy tak rozmawiali z nimi, bo niektórzy przychodzili do mojego taty, to oni opowiadali tym gułagu straszne rzeczy, ale potem, no bo taki niestety, taka była decyzja jakiegoś tam komisarza. To nigdy nie było, że ta filozofia socjalizmu, komunizmu i tak dalej, tylko zawsze to błąd jakiejś osoby, chociaż to było w milionach, dziesiątkach milionach ludzi, to zawsze jakieś coś takiego. No, mój tata w to już nie wierzył, moja mama też w to nie wierzyła, ale tak to było. W związku z tym, jak to się wydarzyło, to co było Chruszczow, to co potem stało się w Polsce też w 1956-1957 roku, prawda? I to co wydarzyło się w Budapeszcie, no to ja zdałem sobie sprawę, że ten socjalizm to nie jest taki radosny. I chociaż zawsze ten kolor czerwony był taki miły dla mnie, to jednak coś w tym jest nie tak. W związku z tym już nie miałem oporu, żeby tak jak moje koleżanki mówiły, wiesz, będziesz zdrajcą, jedziesz do kraju wroga. No. No i trzecia rzecz to było to, że była taka organizacja Hajas, to była, wiecie, tak. No i ta organizacja miała zadanie to, żeby łączyć rodziny żydowskie i one już od 100 lat chyba 1917 roku, czy coś już tak istniała. I otrzymaliśmy informację, nie wiem w jaki sposób, bo było sporo takich organizacji w Polsce, prawda, joint i tak dalej, gdzie można dla społeczeństwa żydowskiego. I dostaliśmy informację, że jako ten, który urodził się w Związku Radzieckim, ja mogę bardzo łatwo wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Rodzice nie mogli wyjechać, nikt nie mógł tylko ja. Może to było jedno to, że wszyscy dostają, a on wyjeżdża. W końcu ja dostałem ten paszport i to był 1961 rok. No i jedyna taka ciekawa rzecz jeszcze związana z tym, to jest to, że już miałem nawet bilet, kiedy mam wyjechać z Warszawy, kiedy kilka tygodni przedtem dowiedzieliśmy się, że ze względu na kryzys w Berlinie, 65 w Berlinie, najprawdopodobniej wszystkie paszporty będą anulowane. No bo to już kryzys polityczny i tak dalej. I wtedy zapadła taka decyzja, to ja wyjeżdżam jutro, bo ja już miałem wszystko załatwione, tylko było którym pociągiem mam jechać. No to szybko, czy było jeszcze miejsce, tam zdaje się, trzeba było czekać 3 czy 5 dni, tak. No to ja chyba na drugi dzień od razu pociągiem szybko Czechosłowacja, Niemcy, Francja. No i wtedy w Paryżu się zatrzymałem. Tam musiałem czekać ten tydzień czy dwa, co mi brakowało, żeby na statek do Le Havre. I wyjeżdżałeś, miałeś do Stanów $5 w kieszeni. Tak jak wszyscy, którzy wyjeżdżali z Polski jako emigranci. $5. I tu jest takie pytanie, bo rozmawiamy o dzieciństwie. Czy uważasz, że wtedy byłeś jeszcze dzieckiem? Jak jechałeś do tych Stanów? Byłeś pełnoletni, ale czy uważasz, że... Znaczy ja myślałem nie tyle, że przestałem być dzieckiem, ale że już nie jestem młodzieńcem, tylko jestem dorosłym, w tym sensie, że nie jak miałem te 5-7 lat, tylko już to 18, bo to 18 była taką granicą dojrzałości, prawda? Że jak miałem 19 lat, to jeden rok starszy i nic, ale jak już miałem 19 lat i miałem paszport, to uważałem, że już teraz jestem dorosły, bo ja już teraz właściwie mogę decydować, mogę nie pojechać, mogę pojechać, mogę co by nie było, a mogę jak będę w Paryżu, a może nie pojadę do Stanów, tylko takie różne, że już jestem dorosły, że mogę decydować o swoim życiu, te 19 lat. Wyjeżdżałem, ten smutek, który miałem, to był w momencie, kiedy już byłem w pociągu i jak pociąg ruszył, to wtedy nagle wszystko, płakałem i to wszystko, bo nagle zdałem sobie sprawę, że ja może już więcej rodziców nie zobaczę. Przecież to był 1961 rok. Do tej pory to zawsze mówię, to przygoda, jak nie to wrócę, jak nie to ten rodzice przyjadą. A nagle zobaczyłem, zrozumiałem, jak ten płacz mojej mamy, że to nie jest taki on wyjeżdża sobie gdzieś na urlop do innego kraju i wraca. To jest prawdziwy, to jest dramat. Czy my się jeszcze kiedyś zupełnie zobaczymy? Jak zobaczyłem łzy w oczach mojego taty, to byłem przerażony. No tak, bo to pewnie pierwszy i ostatni raz. Nigdy, tak. Nigdy nie widziałem go w takiej sytuacji. No. Tak szlochał, taki już nie mógł złapać powietrza. I to wtedy się przeraziłem, ale pociąg już ruszył. Czyli wtedy właśnie zaczęła się twoja dorosłość. Tak. W tym momencie. Ale tak, no ale potem dorosłość, potem już takie, no, ciężki to był moment, ale w tym pociągu, jak już zaczęli mnie rewidować, to taka, a jednak mam rację, że wyjeżdżam. Bo to odbyło się w taki sposób bardzo brzydki, dla mnie w ogóle nieznany, tak bez powodów. Byłem taki czysty, jak naprawdę za to w ogóle nie było żadnego powodu, a to rozbieraj się, rozstąd, takie słowa różne ten. Znaczy mówi, a to są urzędnicy, pracownicy państwowi, to tak zrozumiałem, że no, coś naprawdę jednak jest z tym w porządku. Z tym systemem nie tak. Doszło do ciebie, że zostawiasz to. To wszystko, co tam z tą rewizją było związane, zostawiasz za sobą. Tak, ta rewizja to była taka rzecz, że tak, oczywiście potem trzeba o tym myśleć wiele razy, byłem nawet, jak już przyjeżdżałem tym statkiem, przybywaliśmy do Nowego Jorku, to przy tej statucie właśnie wolności to mnie zatkało, to ja byłem zupełnie, myślałem, że nie wiem, zemdleję czy coś. Straszny strach. Niebywały strach, że przypomniałem sobie całą tę literaturę, jak to wyjeżdżali z Polski w latach 20. po I wojnie światowej do Ameryki. Niektórzy musieli wrócić z powrotem, bo ich odrzucali, bo tam niby chory, nie chory, tam z różnych... Tak. A jak to się stanie ze mną, chociaż byłem zdrowy i wszystko, ale ta statua, to nagle Liberty to nagle to był taki straszny cios, jakby, a może jednak nie zasługujesz na to, żeby być w Ameryce Amerykaninem w końcu i cię nie wezmą, i cię odrzucą. Ale cię przyjęli. Tak, no i nie upadłem, nie tak, tak. Patrzyłem na tą... Pracowałeś w fabryce jako ślusarz i z tej fabryki udało ci się ciężką pracą, dzięki studiom, trafić do Citibanku na najniższy pewnie, najniższy etat tam możliwy i powoli doszedłeś do tych stanowisk executives, tak? I to już jest historia twojej dorosłości. Tu będziemy odsyłali do książki, tak. Bo to nie jest historia tego spotkania, ale jest fascynująca. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że między pracą w fabryce a pracą w Citibanku byłeś też w US Army. 2 lata służyłeś. 2 lata. Mhm. I tylko bym może dodał do tego, bo te 2 lata to nie były takie 2 lata po prostu służby wojskowej, ale to był taki okres, kiedy dorastałem jeszcze szybciej niż przez te 2 lata poprzednio. Czyli te 2 lata 61-63, jak byłem w fabryce i tak dalej, to mi się dawało, że rzeczywiście rosnę i mam problemy, ale jakoś daję sobie radę, może coś tego będzie. Te 2 lata w wojsku, to nagle poczułem, że dostaję większych skrzydeł. Że staję się taki pewniejszy siebie, dostaję takiej świadomości, że jako, że jesteś zaakceptowany jako żołnierz Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że jesteś lepszy od wszystkich tych, którzy nie dostali się i nie służyli w wojsku amerykańskim. No oprócz tych, którzy chorzy, czy coś już nie mieli inwalidach i tak dalej. To raz. Po drugie, taka samodzielność, bo w tym wojsku były takie momenty, kiedy bałem się, że może ja już, to już jest koniec mojego życia. Tam bardzo dużo, jak ćwiczyliśmy żywą amunicją i tak dalej, a mój tata zawsze mówi, Boże, jak on pójdzie do wojska, to przecież on w pierwsze kilka dni już go wykończą. Bo to jest taki mamisynek, on jest taki wrażliwy, on nigdy, super osoba, ale do wojska, żeby bardzo się bał o mnie. No. Mama też, tylko więc matki to matki. I tu nagle się okazało, że wcale tak nie jest. I dorastałem szybko, że dopóki robię to, co trzeba i się zgadzam z tym, co trzeba zrobić, to jest na moją korzyść. Tam nauczyliśmy się bardzo szybko, jak brać na siebie odpowiedzialność za ludzi, bo było takie ćwiczenie, chociaż byłem private, szeregowiec, że nagle twój sierżant, oficer, wszyscy giną i was zostaje 6 osób w tej drużynie. I ty jesteś tą osobą, która zwłaszcza, że masz poprowadzić te 5 osób. A jesteś szeregowym. I to jest, ty jesteś dowódcą. No, no i takie rzeczy na początku były zły wybór, to nie powinienem mieć alkohol, nie mam obywatelstwa amerykańskiego, jestem uchodźcą, jestem imigrantem i takie wszystkie rzeczy. A ten kapitan powiedział: Joe, today you are the leader. You are the commandant. No i trzeba było nagle coś. I musiałem w jakiś sposób, oczywiście mieliśmy jakieś przygotowania, bo to było zawsze jakieś teorie, to nie to, że ten, ale na tyle, żeby inne osoby, Amerykanie w dodatku, przecież oni mi zjedzą. Jeszcze mój angielski to był taki, no, na tyle dobry, że mogłem porozumieć, ale ze strasznym akcentem i to wszystko. I okazało się nagle, że jak już widziałem, że muszę, to już przestałem się bać. No? Tylko zacząłem działać. Nie wiedziałem, czy to dobrze, niedobrze, ale jak to się mówi, po mojemu, no, my way. No i zacząłem coś tak. I wyszło nieźle. I zdałem egzamin, że tak powiem, i tak dalej. Nie doprowadziłem do jakiegoś tam problemu dla nikogo i ten. I następna rzecz to właśnie w wojsku też, jak mieliśmy takie, no, były tam 2 takie epizody, rzucało się granatami. No. I człowiek jak robi i uczy się sztucznym takim granatem, to nie ma żadnego problemu. Rzuca się, ten, koniec. Ale potem przychodzi ta świadomość, że masz żywy granat. Musisz odbezpieczać, musisz tak dalej, wiesz, że to jest tylko tyle sekund i tak dalej, musisz rzucić. I coś się dzieje, to w książce napisałem tak w jednym przypadku, że nagle taki paraliż. Coś w mózgu nagle, że mam żywy granat i że coś może się wydarzyć. Ja się troszeczkę tego bałem, bo ten kolega przede mną miał taki epizod. Oni nie zatrzymali całej akcji, no to macie tydzień spokojnego czasu. Tylko trzeba było od razu po nim. No, dobrze mi poszło, ale to był ten pierwszy moment. A drugi moment to z tym gazem. Mhm. Ten był dużo gorszy. Tam muszę powiedzieć, że bardzo mnie tak dotknął i nie wiedziałem, jak to się zakończy do samego końca. Trzeba widzom i słuchaczom powiedzieć, że po prostu musiałeś przejść taką próbę komory gazowej. Strującym gazem. Strującym gazem, oczywiście w masce gazowej, ale dla ciebie to musiało być no, podwójne przeżycie. Tak. I co dziwiło ich, to jest to, że byłem dłużej niż powinienem. Czyli jakby udowodnić sobie, że ja mogę jeszcze więcej, jeszcze dłużej być. Że jestem na tyle silny, bo już zapaliło się jedno, ten już no, wicelekarz, ten czy nie wiem, z tej medycznej grupy już był, wstawał, już był koło mnie, bo gdybym jeszcze był trochę dłużej, to już musiałby zastrzyk, musieliby mnie wyciągnąć i tak dalej. A podświadomie ja to zrobiłem specjalnie, no po prostu, żeby udowodnić sobie, że chociaż oni zginęli, ta moja rodzina i tak dalej, to jednak nie zginęli przez gaz, tylko zginęli przez tych potworów, którzy do tego prowadzili, a ja się gazu nie boję. I że ja potrafię przytrzymać i nie wyczem i tak dalej. No, trochę dłużej, tam 1 czy 2 sekundy, bo to nie to, że minuty. I ta armia cię zbudowała. Jak myślisz, tak, czy to było bardzo jakby przydatne w tej późniejszej bankowej karierze? Świetnie, bo jak ja zwróciłem i właśnie... Bo, znaczy, jeszcze jedna rzecz to była taka, że w armii zrozumiałem, że co znaczy wolność i demokracja. Bo w armii, jak ktoś mi powiedział na przykład, wiesz, jesteś w wolnym kraju i tak dalej, to ja mówię, jaki to jest wolny kraj, kiedy ja jestem w wojsku amerykańskim, powinienem oddać życie za ten kraj, a nie jestem obywatelem amerykańskim. Jeszcze nie jestem. No bo trzeba czekać kilka lat i tak dalej. Mówię, ale życie mam oddać teraz, a nie za kilka lat. No. No i tak doszło, że w końcu pozwałem, że tak powiem, ten Immigration Office. Sprawę zrobiłem, że ja żądam jednak, żeby mi dali obywatelstwo natychmiast. Od razu przegrałem, to było bardzo szybko, bo tak dalej. Ale co było najważniejsze? Po pierwsze, spodobało mi się, że ja uwierzyłem w słowa tego prawnika, kapitana, który powiedział, nie masz czego się bać. Jeżeli uważasz, że to jest twoje prawo i tak dalej, to zrób coś z tym. kapitan, oficer wojsku, który namawia w pewnym sensie żeby ten. Tak, a druga rzecz, publiczne. Że on miał rację. Znaczy nic się nie wydarzyło. Wszyscy na bazie mówili, ten dzioł, wariat myślał, że wygra i tak dalej, ale ten major, potem pułkownik, jak ten cały batalion, to wszyscy przyszli. Każdy wiedział, że jest taki między nami, który ten i każdy mówi, hey, great, you are a courageous man. Mhm. Ten, także w ogóle nie było żadnych tych. I zrozumiałem, że naprawdę jak się trzyma prawa to nie ma się czego bać. To mi bardzo pomogło, jak szukałem później pracy, czy to w Citibanku, czy gdzieś. Bo jeszcze nie wiedziałem o jednej rzeczy, że służba w Stanach Zjednoczonych to jest naprawdę honor. Nie wiem, jak to jest teraz, bo być może to wszystko, co się wydarzyło, to nie wiem. Ale wtedy, jak już zacząłem szukać pracy i pytałem się, służyłeś w Ameryce? Tak. A masz zaświadczenie? Tak. I to jest honorary discharge. Honorowy ten. To mówię, wow, super. Ja mówię, co w tym super? No, tak jak ja, to tysiące tam było, wszyscy moi koledzy, za wyjątkiem może jeden czy dwóch, co nie mogła, a tam wszyscy inni, a to setki, każdy dostał i tak dalej. Okazało się, że takie zaświadczenie otwiera drzwi, że jesteś jakimś takim specjalnym spisi, no, jakimś takim gatunkiem z tego społeczeństwa amerykańskiego, że jakby służyłeś w wojsku, to masz prawo żądać i oczekiwać. Dodatkowe punkty. Tak. I tego nie wiedziałem. No, czyli służba... warto próbować. Tak. Fascynująca ta rozmowa i mogłaby trwać długo, ale już wyszliśmy poza nasz temat, a poza tym odsyłamy naprawdę do książki My Way, Józef Wancer. Książka jest fantastyczna. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Jeśli podobają Ci się nasze rozmowy, wesprzyj nas na patronite.pl/wywiadowcy.